Tomek Włodarczyk, dzień dobry. Spotykamy się wyjątkowo w środowym poranek, ale powód jest dobry, bo pogadamy o piłce przez duże P. Gościem dzisiejszego programu jest selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz. Dzień dobry, witam, trenerze. Witam. I stały skład. Janusz Basałaj, dobry. Radek Przybysz. Witamy panowie. Dzisiaj mnóstwo tematów. Losowanie grup Mistrzostw Świata, omówienie rywali, przygotowanie do Mundialu, powrót do spotkania ze Szwecją. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko dzisiaj z selekcjonerem ogarnąć. Zaczniemy jednak, trenerze, od wczorajszej Ligi Mistrzów, City Atletico. Zastanawiam się, czy trener oglądał, czy może sobie nagrał ten mecz jako pomysł na Argentynę. Zobaczymy sobie taki screen z tego spotkania i ustawienie Atletico w tym spotkaniu. 1-5-5-0. Gdzieś błysnęła taka myśl, że to być może będzie dobre ustawienie na Argentynę. Nie, lewy by tego nie zaakceptował. Meczu nie oglądałem, byłem w Grudziądzu na Pucharze Polski i po meczu wracałem tutaj do Warszawy. Oczywiście obejrzę sobie z odtworzenia to spotkanie. No Atletico tak gra. Atletico przeciwko niemu się gra trudno każdemu. My na pewno fragmentami też będziemy stosować różne ustawienia, ale no niekoniecznie takie. Ale w reprezentacji młodzieżowej bardzo często graliśmy ustawienie. Czasami 6 było zawodników w linii ustawionych, 3 z przodu w niektórych fazach. Będą takie mecze, że trzeba też umieć tak zagrać. A jeśli lewy zaakceptuje, to zagracie. Tylko Atletico ma rewanż, a my nie będziemy mieli rewanży z Argentyną. Nie żartuję tutaj. Robert chce strzelać bramki, my też chcemy strzelać bramki. Taka gra nikogo nie zadowoli, jakbyśmy przez cały mecz mieli w taki sposób grać. Ale mówię, no, będą fragmenty, gdzie trzeba będzie się też umiejętnie wybronić. Tak jak bokser w narożniku. Czasami już nie jesteś w stanie się wybronić, wypluwasz szczękę, dostajesz to 8 sekund. I w takim trudnym moment też tak można przetrwać jak Atletico. 0,07 to był współczynnik XG Atletico w tym spotkaniu. Ani jednego oddanego strzału. No dobrze, zostawiamy Champions League. Prosto od premiera trener wraca. Oprócz pamiątkowych zdjęć, dobrej kawki, jakieś konstruktywne wnioski z tego spotkania? Premier pomoże? Kawka była dobra, zdjęć nie było, także tutaj okay. Nie było ani ze strony premiera, ani z mojej strony propozycji robienia zdjęcia. Ja myślę, że bardzo, bardzo miłe, bardzo fajne spotkanie. Nie znałem premiera z tej strony, że tak głęboko siedzi w piłce, zna wiele szczegółów, zna historię, mecze. Zaskoczył mnie daty dokładnie, kto strzelał bramki, w jakim meczu i tak dalej. Także to było bardzo pozytywne. Pytał o sytuację w kadrze, pytał, w czym mógłby nam pomóc, w czym mamy największy problem. Poruszyliśmy kilka tematów. Szczerze mówiąc, nie byłem przygotowany tak szczegółowo, żeby premierowi mówić dokładnie, co potrzebujemy, bo pytał też o jakieś nowe technologie, czy potrzebujemy coś, jakieś laboratorium, żeby ewentualnie jak najlepiej się przygotować i tak dalej. Ja mówię, że i drony nowej generacji. Nie, drony to mamy, ale ja poruszyłem jeden temat, który jest jak gdyby od lat problemem polskiej reprezentacji, czyli baza, brak tej bazy, to jest olbrzymi problem. Zawsze musimy tutaj radzić sobie, sztukować. Teraz było też na Stadionie Śląskim, tylko dzięki uprzejmości Stadionu Śląskiego mogliśmy trenować w dobrych warunkach. Zwłaszcza te mecze wczesną wiosną i jesienią powodują dużo problemów. Po naszym wyjeździe zrobiła się zima. Gdyby mecz był tydzień później, to mielibyśmy olbrzymi problem, gdzie trenować. I ten problem jest nierozwiązany od lat. Premier zaproponował kilka rozwiązań. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, ale wiadomo, że to będzie dyskusja na poziomie prezesa Kuleszy, premiera, być może jeszcze inny w UEFA. Bo to chodzi o takie polskie Coverciano, tak? Tak, chodzi o to, żeby ośrodek dedykowany z federacji, tak? LTC, ale no wiadomo, z wyższym standardem hotelu, bo to jest do takiej pracy codziennej. W Legii mówię, wszystko tam jest, ale taki dla reprezentacji to musi być wyższy standard i przede wszystkim więcej pokoju, bo żeśmy zastanawiali się nad LTC, ale tych pokojów brakowało. Ale coś takiego, że kilka podgrzewanych boisk reprezentacji w Polskim Związku Piłki Nożnej jest 18 i co akcja szkoleniowa, a tych akcji jest dużo w roku, 18 zespołów musi być gdzieś umieszczone, musi gdzieś się przygotowywać. To są olbrzymie środki, które Związek wydaje na hotele zewnętrzne i myślę, że to ma sens, żeby w końcu taki ośrodek powstał i to jest jak gdyby no, punkt wyjścia. Rozmawialiśmy przed programem, ile federacji ma jakie ośrodki, nawet Czarnogóra mała czy inne federacje mają takie ośrodki, a my tego nie mamy i to jest takie zaniedbane już od czasów, jeszcze jak pan Janusz był w PZP-ie. mam to przyjąć na klatę, tak? Nie, ale to ja wyjaśnię, bo rzeczywiście były zaawansowane rozmowy z Grodziskiem Wielkopolskim. Chcieliśmy zrobić na bazie tego byłego obiektu Zbigniewa Drzymały, bo zdaje się własnościowo kto inny teraz tym tak, zawiaduje. Tak. No niestety kwestie uwarunkowań prawnych przeszkodziły w rozbudowaniu tego ośrodka, bo trzeba było dobudować kilka pięter nowego hotelu albo w ogóle nowy hotel.
jeszcze kilka boisk, no nie udało się, a potem były wybory, nowa kadencja i nowa kadencja, nowe władze, nowy selekcjoner. Może się z czymś wykazać oprócz awansu. Budujemy. A na ile jest możliwy ten pomysł? Chodzą takie słuchy, żeby dobudować do LTC lepszy hotel po prostu i wtedy kadra mogłaby z niego korzystać. Dzisiaj na ten temat też rozmawialiśmy z panem premierem też i taka propozycja padła. Dzisiaj szybko się buduje taki hotel, wybudować, jak już są boiska gotowe, to jest w sumie najmniejszy problem, bo infrastruktura na Legii jest. Można też dobudować tam kilka boisk, ale mówię, to jest luźna jak gdyby rozmowa. A prezes Mioduski musiałby coś wiedzieć chyba. No tak, myślę, że się dowie, jak ogląda meczyki. I tam to jest, ja tak z punktu widzenia, pracowałem tam, mieszkałem przez ponad rok, to jest idealne miejsce, żeby coś takiego tam wybudować, dobra logistyka. Wszyscy lądują w Warszawie, najwięcej połączeń. Mieliśmy duży problem z tym, jak zawodnicy przylecieli. Teraz jak grasz mecze w środę, w czwartek, przylatujesz później w poniedziałek, nie wszyscy zdążyli na trening, tak jak Łukasz Skorupski, to duży problem jest, każdy dzień jest ważny, każda godzina jest ważna. Lądujesz w Warszawie, bardzo dobra logistyka, połączenie, świetna baza, siłownia wybudowana, od nowa już jest, wybudujesz hotel i wszystkie reprezentacje, może też tam siedziba, być może też być szkoła trenerów, to jest, mówię, przyszłościowe. Ja nie mówię, że to koniecznie musi być akurat to jak LTC tam, bo tam akurat dużo tych terenów jest, nie wiem, kto jest właścicielem w ogóle tego, ale coś takiego, na wzór tego LTC, taki ośrodek reprezentacji byłby fantastyczny. Na poziomie pomysłu to jest po prostu ewentualnie, żeby być może tam coś takiego dobudować. 7 miesięcy, pytanie, czy to jest wykonalne przed mundialem? Ja myślę, że sam mundial, też już rozmawialiśmy o tym, spotkamy się 14 w poniedziałek, to będzie, 13 jest ostatnia kolejka, niedziela. Przylecą chłopcy, większość przyleci koło południa, ale niektórzy po południu przylecą do Warszawy. Będzie listopad, może być śnieg, może być plus. Jak popatrzymy na bazę, gdzie ewentualnie możemy potrenować, to tak, na Polonii, która będzie grała mecze ligowe swoje. Legia ma boczne boisko, ale też używa, tutaj mówię, Łazienkowskiej. Ma jedną podgrzewaną płytę, gdzie będzie używała pierwsza drużyna, jeśli będzie zimno, bo będą z tego korzystać, jak wszystko będzie zważone. I okaże się, że zostaje Zwar, niepodgrzewane boisko, albo, tak jak planujemy, jeśli będzie mecz towarzyski, uda się zorganizować ten mecz, to będziemy trenować na Stadionie Narodowym. Będziemy przyjeżdżać z Warszawy, tam z tego hotelu za Wisłą i będziemy trenować w poniedziałek na Narodowym, we wtorek, w środę mecz i w czwartek na Narodowym rano trening i później wylot do Kataru. Także tak to będzie wyglądało mniej więcej. Moi drodzy, monitorujemy oczywiście cały czas czat, będziemy zadawać też wasze pytania, także zapraszamy do ich zadawania. Łapki w górę oczywiście tutaj serdecznie się polecamy. Przechodzimy do meritum, trenerze. Losowanie grup, mamy to za sobą, trener był w Katarze. Spójrzmy sobie na grupy ogólnie, może jak to wszystko wygląda w tym momencie. Spełniło się takie marzenie selekcjonera o Argentynie. Ogólna ocena tej grupy jest jaka? Każda grupa, do której byśmy trafili, biorąc pod uwagę, że mogą być dwa europejskie zespoły tylko w tej grupie, te grupy troszeczkę by inaczej wyglądały, bo gdybyśmy trafili tam, gdzie już są dwa zespoły europejskie, to jednego by nie było. Myślę, że dla mnie jako trenera jest to tyle korzystne, że zagramy z zespołami, z którymi dawno nie graliśmy i nie ma żadnych zaszłości, bo jeśli gra z kimś w Europie i nie może z nimi wygrać, tak jak się ciągle gra z Anglią i wszyscy 73 przypominają, albo Niemcy, tak, albo z Niemcami, albo Szwecja i wszyscy żyją tą historią, tu trzeba będzie się głęboko cofnąć, żeby zobaczyć, popatrzeć, jak te zespoły nasze grały, ale myślę, że to jest dobrze, bo zawodnicy, ci, którzy są obecnie w kadrze, nie pamiętają żadnego spotkania z tymi zespołami, z którymi nam przyjdzie rywalizować, bo po prostu z nimi nie graliśmy, z Argentyną, pamiętam, kiedyś przyjechała Argentyna C czy D, tutaj na Łazienkowskiej, czyli turyści, tacy taksówkarze, na Łazienkowskiej chyba ten mecz, bo nawet wygraliśmy chyba, był taki. Tak, nawet zrobiłem sobie zdjęcie z Chicharito z tamtego spotkania, tak, może wróci do kadry, bo... No nie, bo trener mówił Argentynie. A, sorry, przepraszam. Tak, ale też właśnie z Arabią graliśmy też bardzo dawno, także z otwartą głową i czystą głową do tych meczów przystąpiłem bez żadnych zaszłości. Oczywiście mam świadomość, że to jest silna grupa, bardzo silna grupa, ale słabych nie ma tutaj na tych mistrzostwach. A układ terminarza, jak trener ocenia? Rozpoczynamy od Meksyku, później Arabia Saudyjska, na koniec Argentyna. To ma jakieś znaczenie? Ja myślę, że na pewno najtrudniejszym rywalem będzie Argentyna, to do tego nikt nie ma wątpliwości, ale grając z Argentyną ostatni mecz, Argentyna może mieć już 6 punktów, może być taka sytuacja. My też możemy mieć 6 punktów do meczu z Argentyną i też będzie to wtedy inaczej ten mecz wyglądał. Ale myślę, że jeśli mamy rywalizować o wyjście z grupy, to będziemy raczej rywalizować nie z Argentyną, tylko z Meksykiem. Nie lekceważyłbym absolutnie Arabii, też Saudyjskiej, ale myślę, że Meksyk będzie najtrudniejszym rywalem do walki o wyjście z grupy i dobrze gramy z nimi na początek, bo to jest mecz klucz. Jadąc na mistrzostwo
Europy U21 też mówiłem, że nie mówimy o meczu z Włochami, który był drugim meczem, tylko o Belgii, bo to będzie mecz klucz. Wygrasz pierwszy mecz, wszystko staje się łatwiejsze. Już masz punkty, nawet jeśli coś się nie ułoży w drugim meczu, to w ostatnim meczu i tak masz szansę grać o wyjście z grupy. Wczoraj mówiłeś przed wejściem do studia, że rozmawiałeś z trenerem Skorżą na temat Arabii Saudyjskiej. Tak, tak. To jest najbardziej egzotyczny z tych rywali. I wiadomo, że Maciek nie zdradził ani sposobu ustawienia, ani taktyki, ani... Ale mówił o mentalności. No właśnie. Mówi, że są bardzo dobrze zaawansowani technicznie, ale też są niezdyscyplinowani. Mówi, że im dłużej trwa mecz, tym tej dyscypliny brakuje, ale początki są bardzo groźne, bo mają dobrą technikę, są dobrze zorganizowani taktycznie, ale później się gdzieś to rozpada. Im dłużej trwa mecz, tym więcej mają problemów. No ale musimy wziąć pod uwagę, że tu rozmawialiśmy tutaj, że grają praktycznie u siebie, grają w takim terminie, gdzie ten termin będzie na pewno ich przymierzeńca, bo o 16 gramy ich czasu, to będzie ciepło jeszcze, pomimo nawet, że to będzie 20-25 stopni, no to oni są za dużo zaadoptowani. Nasi chłopcy poza Włochami przyjadą też z chłodnych klimatów i ta temperatura też będzie miała znaczenie, bo będziemy, to jest najwcześniejszy mecz, który będziemy grali, ale mówię, o tym wszystkim będę też rozmawiał z profesorem Chmurą, który już od dawna prowadził badania na temat reakcji organizmu na wysokie temperatury pod kątem właśnie Kataru. Jak z nim rozmawiałem półtora roku temu, to nie myślałem, że może mi się do czegoś to przydać, bo zachęca mi do przeczytania tych jego prac i badań. Dzieli się tymi pracami na całym świecie i na pewno to też będzie miało znaczenie, jak organizm będą sobie radzić w tych wysokich temperaturach. A propos trenerze tej Arabii Saudyjskiej, to rozmawiałem z Adamem Błońskim, który obserwuje tamtejszą reprezentację od dawna, jednak mówił, że RWD... Nie. Słucham? Błonki nie. Chyba nie. Uzy. Na pewno nawet nie. Natomiast mówi, że Hervé Renard poukładał tę rozbrykaną, tak, jak to powiedział, tak, Arabię Saudyjską mocno taktycznie. Jednak oni teraz potrafią i nawet zapowiadał, że to będzie takie starcie dwóch wytrawnych taktyków właśnie, czyli trenera Michelicza i trenera Renarda. Spotka się z tym trenerem, to Holender jest chyba, tak? Francuz, tak. Ale z polskimi korzeniami. Tak, mówi właśnie, że to się mama i tak dalej. Tak. Się zasadza na pracę, już zgłosił akces w razie czego. Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę. Absolutnie nie patrzę na nazwę drużyny, tylko patrzę na sposób gry, bo ktoś powie, że to są na pewno trzy punkty. Nie, nigdy tak nie powiem w ten sposób, bo ktoś, kto awansował na Mistrzostwa Świata, wyprzedzając Japonię i Australię, to musi coś sobą reprezentować. Zastanawiam się nad pomysłem, bo nie wierzę, że już trener powoli sobie tego wszystkiego nie analizuje. Jak rozbudować też sztab, bo trener nie boi się brać ludzi, którzy być może nie są bezpośrednio związani z futbolem, ale jednocześnie korzysta z ich wiedzy. Nie wiem, Kasia Lewandowska pisze o Rosji, zresztą też na naszych łamach pomagała. Czy tutaj też będzie taki sztab, powiedziałbym w cudzysłowie, amatorów, ale jednak pasjonatów, jeśli chodzi o futbol meksykański, argentyński, czy też arabski? Tak, tak, będzie, bo to ma dla mnie duże znaczenie. Teraz też przygotowaliśmy się na Szwedów, też mieliśmy informacje, pomagali nam między innymi dziennikarze, tutaj mówię o Doboszu, jest taki dziennikarz w Przeglądzie Sportowym. Marcin Dobosz, tak. Tak, świetnie zna ligę i jak gdyby Szwedów zna. Pomagał mi też, gdy komentowaliśmy mecze Mistrzostwa Europy, tutaj Marcina Dobrym w 2017 roku. Jak się przygotowałem do tych meczów, między innymi komentowaliśmy Szwecja, Anglia, taki mecz i do tego pierwszego meczu, on mi dużo pomógł. Dlatego odezwałem się, jak się okazało, że gramy w czwartek wieczorem, że gramy ze Szwecją, to od razu do niego napisałem, że będę potrzebował jego pomocy. On już wcześniej był gotów, bo napisałem, że może być taka sytuacja, że będę coś potrzebował. Bardzo fajnie się sprawił. Opracował analizy wszystkie takie osobowościowe wszystkich zawodników. Ja się podzieliłem tym materiałem, między innymi też z zawodnikami naszymi. Była Kasia Lewandowska, był też człowiek odpowiedzialny za Czechów. Już się do mnie zgłosiło kilka osób, jeśli chodzi o Meksyki, Argentynę i Arabię Saudyjską. Tak się składa, że jeden z asystentów, Jurka Brzęczka, pracuje z trenerem Zagłębia Lubin, jak się nazywa ten trener, bo wypadł mi z głowy Słowak, pracuje w Arabii Saudyjskiej. Słowak ten... Z Zagłębia. Zagłębia Lubin, taki ciemny. Szewela. Tak, Łosiak, był taki chłopak u Jurka Brzęczka, analitykiem. On razem z nim pracuje, też tutaj mamy kontakt z nim przez Huberta. Trochę bezimienny sztab. No, i otwarta głowa po prostu. Otwarta, tak? Głowa. Chce czerpać jak gdyby pomysły z różnych przemyśleń innych ludzi, którzy troszeczkę mnie nakierują też na sposób funkcjonowania tych ludzi na boisku i poza. Na boisku jestem w stanie wszystko sobie sam pomóc, plus sztab. Ale chodzi mi o to, żeby wiedzieć, kto jest kto i gdzie ma słabe punkty. Bo ale na razie jeszcze nie ma wiedzy. Na razie jeszcze nie ma wiedzy, kto ubiera koszulkę reprezentacji swojemu psu. No, do tego też. Jeszcze nie ten etap. Do tego też dojdziemy. Właśnie jadąc wczoraj z Grudziądza, dostałem informację od swojego kolegi z Chicago, że jest jakiś pasjonat w Chicago, który może mi wszystko też jak gdyby pomóc, jeśli chodzi o Meksykanów, tak? Czy mówi dobrze? Meksykanów, tak. Meksykanów. Ale też z Polski jest. Był teraz u Krzyśka
Chrzanowskiego, chłopak chyba tydzień temu, ja nie oglądałem programu. Który a nie futbolu, Matlak. Tak. U nas też był, myśmy tak? Łączenie po losowaniu. Tak, mówił właśnie, tak, że olbrzymia wiedza i tak dalej, także na pewno z niego skorzystam, już mam numer do niego, jeszcze nie dzwoniłem, bo wszystko się szybko toczy, ale będąc 27 na meczu w Orlando, reprezentacji Meksyku, przedtem będę chciał z nim porozmawiać, żeby troszeczkę się dowiedzieć więcej. Ale to straszna robota, odsiedzieć te informacje publicystyczne, trochę plotkarskie, tak, trochę takie sensacyjne od czysto takiej tak, ale futbolowej. Analizowałem Szwedów i widziałem na przykład, chłopak pochodzi z bardzo zamożnej rodziny, kolekcjonuje bardzo dobre zegarki, jest troszkę taki odizolowany od drużyny, że w tych kluczowych sytuacjach nie podejmuje takiej walki wręcz. To jest dobre. To jest ta wskazówka tak, konkretna. Taka. Mówi, słuchaj, jak się będziesz wywierał na niego presję, to on w którymś momencie wycofa się, odejdzie w bok, będzie ciebie unikał, ale jeśli nie będziesz presji na niego wywierał, to on będzie pokazywał całe swoje umiejętności. Nie chciałem się wygubiać, ale jak spotkasz w drużynie przyjmie dwóch wegetarianów, to jak ustawisz na nich? Przy całym szacunku dla ludzi, którzy nie jedzą mięsa. To nie my, Czesław. To będzie mu się tę grochówką odbijało albo tę żurkę, tą kiełbasą taką. No nie. Pytanie od Twittera też. Czy znany i lubiany syn Mateusz będzie wciągnięty na pokład tego samolotu reprezentacyjnego i analizował rywali? Mati ma duże zacięcie do pracy trenerskiej. Zajmuje się teraz w Arce, być może zaraz będzie gdzie indziej pracował. Też robi kursy trenerskie. Nie ukrywam, że też mi pomaga w niektórych rzeczach. Jest młody, ale już coś potrafi. No myślę, że na reprezentację to jest troszkę za wcześnie, ale jak skończę pracę w reprezentacji w grudniu niektórego roku, spokojnie. Wypoczone, że w następnym sztabie się znajdzie miejsce dla niego. Ostatnio trener mówił, że skończy we wtorek, a było znacznie Karol lepiej. Ancelotti w Realu Madryt. Tak. Ale słuchaj, ma duży potencjał, jeśli chodzi o służby PR-owe. Nie no, pomagał mi, wysłałem go na mecz Polska-Dania, nasze U21 w Gdyni. Rozrysował mi ćwiczenie, jak się zabezpieczali przed kontratakiem. Później zrobiliśmy w ten sposób bramkę, bo wiedzieliśmy, co chcą oni zrobić, kiedy tracą piłkę i tak dalej. Wysłałem go z drugim synem dla niepoznaki na mecz, ostatni trening Gruzji, która przyjechała mieć kluczowy moment, czy będziemy grali w barażach, czy nie. Wygraliśmy 3-0. Też... Family business. Także no, potężna rodzina. Założycielski. To dobrze, tak. Ale chyba, Szwecja, Czechy? Obserwował, czyli oczy rodziny Michniewiczów są wszędzie. Wysłałem go na ten mecz, nie chciałem wysyłać kogoś. Był Marcin Dorna też? Był Marcin Dorna, tak. Marcin też, Mati z nim razem poleciał. Ale w ten sposób ujawniłeś delikatne dane swoich agentów. Już nie wpuszczą na żaden trening. Teraz ten anonimus pokazuje wszystko. Teraz jest moda na wydalanie agentów z różnych krajów. Pytanie o żonę. Czy jeszcze wpuszcza do domu? Bo za chwilę na Wigilii być może będzie talerz dla zbłąkanego wędrowca, bo trener właściwie jest gościem w domu od 2 miesięcy. Wieczna podróż. Od Grudziądza przez całą Europę, a za chwilę Stany. Jakie są te plany? Wróciłem we wtorek, w środę wieczorem po meczu w Chorzowie. W czwartek leciałem do Kataru, wróciłem w sobotę. Żona miała wylecieć w piątek już do siostry do Niemiec, bo tam sprawy osobiste, ale przełożyła wyjazd na poniedziałek, także pół dnia byliśmy razem. No i już od tego czasu się nie widzieliśmy. Ona wróci po świętach, a ja na święta wylatuję do Stanów. Jajeczko w Orlando z prezesem Kuleszą. Tak, jajeczko w Orlando. Zostaną chłopcy sami z babcią, także będą musieli sobie jakoś poradzić. Te plany, trenerze, bo teraz Niemcy, Grecja i właśnie później Stany, tak? Czyli ten kalendarz jest powoli rozpisywany. Ale też myślę, żeby się spotkać, tak jak mówiłem, z tymi zawodnikami, którzy nie byli powołani, a których w przyszłości możemy powołać i w czerwcu, i w listopadzie, i wcześniej we wrześniu na mecze, bo nikt z nas nie wie. Sytuacja Modera najbardziej to pokazuje, że trzeba mieć zabezpieczenia, trzeba mieć zaplecze. Dzisiaj mamy 4 bramkarze, ale nie wiem, czy wszyscy będą grali w listopadzie. Musimy szukać 5 i 6. Tak samo musimy szukać na każdą pozycję praktycznie zabezpieczenia. Stąd też pomysł, żeby pojechać, popatrzeć na tych zawodników, porozmawiać. Nie za bardzo mi chodzi o mecze, bo dzisiaj jest za wcześnie, żeby formę sportową oceniać, ale chcę z nimi porozmawiać, z takim Walukiewiczem, który wczoraj miał urodziny, składałem mu życzenia, że jeśli myśli o tym, żeby grać w prezentacji i powalczyć o wyjazd na mistrzostwa, to musi odejść w lipcu do klubu, gdzie będzie regularnie grał. I to jest dla niego, tak samo Radek Majecki, tak samo kilku innych młodych zawodników, którzy są. Nie ukrywam, że liczę też na Patryka Dziczka, który w końcu, mam nadzieję, dostanie zgodę od lekarzy, bo cały czas jestem z nim w kontakcie. Czyli każdy zagrał u ciebie pod jednym warunkiem, że grał wcześniej młodzieżowcą, trenera Michniewicza. Rodowy, coś ty jest. A to naturalne. Wczoraj Dawid Kownacki gol. Dawid, no właśnie. No wiem, Kownacki wczoraj w lipcu, w listopadzie urodził się drugie dziecko.
obecność Kownasia. I mówi do Kownasia, mówi, Kownasia, kiedy będzie ci się to dziecko rodziło? No, że plan pod koniec listopada. No to idealnie, żeby kołyskę zrobić w Katarze. Hmm. Dawid był królem strzelców eliminacji, ja o nim nie zapominam. Ma swoje problemy. Kapitan. Zobaczymy, jak się potoczy jego losy, bo problem Dawida jest to, że jest tylko wypożyczony do Lecha. Zresztą z Maciekiem Skorzem rozmawiałem, mówi, że on jest tylko wypożyczony, jeszcze ktoś jest też wypożyczony, a Kędziora Tomek. Hmm. I mówi, że no, ci dwaj zawodnicy odejdą, by chciał bardzo, żeby zostali. No nie wiadomo, jak się ich losy potoczą. Wiem, że Tomek Rząsa mówił mi, że będą starali się, żeby jeszcze ponegocjować z Düsseldorfem. Zależy od finiszu ligi, jeśli zostaną. Tak, no ale też o Düsseldorfie myśli, bo oni za niego mnóstwo pieniędzy zapłacili i oni chcieliby to odzyskać. I myślę, że Lech nie jest w stanie zapłacić kilka milionów za niego. Trenerze, jest lista potencjalnych kadrowiczów. I tutaj Włodarz był ja słabo widzę. Okej, nie wiem, zaraz możemy to spróbować rzucić jeszcze na naszą diodę, ale jest potencjalna lista kadrowiczów. Powołał ostatnio trener 33 zawodników, tu wybraliśmy jednak tych, których nie było. Nie ma aż takiej biedy w reprezentacji Polski, bym powiedział. 33 zawodników, tu mamy kolejnych 20, to jest mniej więcej... Taka pięćdziesiątka, z której trener korzysta. Zaraz zobaczymy, czy jesteśmy w stanie wrzucić to na diodę. Jest, zaraz to sobie poprawimy. Pierwsze nazwisko to sobie lewe z góry, poprawimy. Jak trener leci na Bayern Augsburg, to akurat tam ten gentleman się cały czas dopomina. Tak, tak, tam wysyłał SMS-y, jak się okazało, że Grabarka jest chory, to pisał do członków sztabu, czy już ma bukować bilet, czy już mają dla niego bilet. Tak tytułem żartu. Oczywiście, no, Giki jest doświadczonym bramkarzem i wiemy, na co go stać, ale mając dzisiaj Skorupskiego, który regularnie gra, i Szczęsnego, tu mamy zabezpieczenie w postaci dwóch doświadczonych bramkarzy. Gdyby coś się z nimi wydarzyło, to oczywiście Giki jest brany pod uwagę w takim kontekście, że może wskoczyć na tą pozycję tego doświadczonego bramkarza. Marcin Bułka musi zacząć regularnie grać, bo ma fajne mecze w Pucharze Francji. Znam tego chłopaka z młodzieżówki i podobnie jest z Radkiem Majeckim. Jeśli też chcieliby się włączyć do rywalizacji o wyjazd na Mistrzostwa Świata, to muszą regularnie grać. Dawidowicz wraca po kontuzji, odwiedzę go niedługo. Z Kiwiorem rozmawiałem. Priorytetem były mecze młodzieżówki, bo chcieliśmy, żeby ta młodzieżówka awansowała. Kniewicz wraca po wiązadłach krzyżowych zerwanych, na moment będzie trenował. Piątkowski jest po ciężkiej kontuzji, wraca, też go bierzemy pod uwagę, bo Kniewicz jest typem zawodnika, którego szukamy, czyli lewa noga, tak? Mhm. Gumny, gra u mnie w młodzieżówce na lewej obronie i robi to świetnie. Jadę, popatrzę na niego, jak sobie poradzi w sobotę z Bayernem na tle klasowego przeciwnika, bo to będzie poziom taki mistrzostw, powiedziałbym, świata, tak? Bayern Monachium dzisiaj jest takim zespołem. Sprawdzian, to jest sprawdzian, tak? Ale to nie jest ostateczny sprawdzian. Rozmawiałem z nim dwa dni temu, że się wybieram, ale mówię, żeby się nie stresował, żeby pokazał swoją pełnię możliwości. Rybus, no problemem będzie to, gdzie będzie od lipca grał. Czy to będzie Rosja, czy to będzie gdzieś inny kraj, tak? Jeśli będzie grał regularnie, jak najbardziej brany pod uwagę. Mike Nawrocki, liczę na tego chłopaka. To może być taki Władek Żmuda nasz, no troszkę starszy, jak jechał na Mistrzostwa Świata. Bardzo utalentowany chłopak, ale jego los też jest nieznany, bo dzisiaj ma kontuzję. Ta wiosna nie układa się najlepiej dla niego, bo tej regularności brakuje. I problemem jest to, że trzeba zapłacić duże pieniądze za niego. Nie wiem, czy Legia będzie go w stanie wykupić. Także tam jest ponad milion euro chyba, prawda? No, jakoś tak milion, czy nawet półtora. Nie wiem dokładnie, bo nie widziałem. Podobna sytuacja do Kownackiego. Nie wiadomo, tak. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość. Jak chce się włączyć do walki o mistrzostwa, to musi trafić do klubu. Jak trafi do Werderu, nie będzie grał, to automatycznie nie bierzemy go pod uwagę. Na Jędzę liczę. Bardzo liczę na Jędzę. To jest doświadczony chłopak, grał już na mistrzostwach. Reprezentuje poziom, moim zdaniem, reprezentacyjny już wcześniej, jak z nim pracowałem. Może grać i w dwójce obrońców, może grać w czwórce obrońców, mówię, w dwójkę stoperów. Może grać też z konieczności prawy czy lewy obrońca. Ładama na Wałki grał na lewej obronie. Ostatni mecz ligowy też tak zagrał jeszcze i wyglądał dobrze. Skuteczny pod bramką. Zatrzymać przykładowo, nie wiem, jakiegoś szybkiego, dobrego skrzydłowego, a nie zależy nam bardzo, żeby się tą stronę atakowali w postaci obiegnięć, różnych dośrodkowań w pełnym biegu z lewej strony, to Jędza jest do tego idealny. Podobnie z prawej strony. Karol, rozmawiałem z Karolem, jego największym problemem jest, że nie gra w klubie. Ma świadomość tego, żeby pojechać na mistrzostwa, musi zmienić klub, bo w Torino nie będzie grał. On nawet ostatnio... Dostał już taką informację, tak? Tak, z nim rozmawiałem. Wcześniej rozmawiałem z nim, jak byłem u niego w Torino. Teraz widziałem się z nim na stuleciu Lecha, był też i taka trochę słodko-gorzka sytuacja, bo był Puchacz, był Moder, byli inni chłopcy, był Jurzy, przyleciał też na to stulecie. No i był właśnie Karol Linety, który przyjechał właśnie na święto Lecha i jedyny był z tych zdrowych niepowołany. I taka przykra sytuacja i żartowo też, że chyba trener o mnie zapomniał. Karol, ja to nie zapomniałem. Ale... Trener Nawałka zawsze zapominał go wpuszczać na boisko podczas finału. Nie, Karol, ja finału. Bardzo cenię. Ja poznałem jego zalety w Sampdorii, którą często obserwowałem z racji tego, że grał tam mój kapitan Dawid Kownacki i to jest idealny zawodnik. I chyba też trenerski, taki wzór, nie wiem, czy to jest dobre słowo. Budować mentalnie, prawda, cały czas, bo wydaje mi się, że nie jest do końca pewny swoich umiejętności, swojej pozycji w drużynie.
Tak jest. No on musi uwierzyć w siebie, że on jest ważny, potrzebny, bo on ma umiejętności, on jest taktycznie bardzo mądry. Z tych pomocników, których oglądałem, których mieliśmy ja w młodzieżówce i później patrzyłem na niego w Sampdorii, tam grał też ten Ekdal, grał Szwed, oni tam grali w środku razem. Karol się odnajduje w kilku systemach. Damian Szymański, będę się z nim widział w niedzielę. Jego sytuacja jest łatwa i trudna. Łatwa, bo to jest zawodnik, który regularnie gra i można na niego liczyć. Trudna, bo tych zawodników do środka jest dużo. Dzisiaj nie było Linetego, który nie gra w klubie. Nie było też zawieszonego za kartki Matiego z Leeds szybko. Klicha. Także ta rywalizacja akurat na środku boiska jest duża. Bartek, jeszcze Kozłowski, Kacper. Ta sama sytuacja, co z młodzieżówką. Kamil Piątkowski. Oddaliśmy go do młodzieżówki, żeby tam grał, bo u nas byłby ewentualnie zawodnikiem wchodzącym, ale to jest potencjał, który może jechać na mistrzostwa. Bartek Kapuska, jak wróci po kontuzji do formy, którą reprezentował tutaj za moich czasów, jak najbardziej może zastąpić nawet Modera na tej pozycji, bo on gra na podobnej pozycji, podobne parametry, może nie straszy takim strzałem prawa-lewa jak Moderek, bo robi to fantastycznie. Filip Jagiełło we Włoszech zbiera bardzo dobre recenzje. Rozmawiałem z nim, jak byłem we Włoszech za pierwszym razem, nie udało mi się go odwiedzić, ale teraz próbuję z nim porozmawiać, bo to jest też pozycja Modera. Jeśli nie będzie Modera, to jest Kapuska, Jagiełło, Kozłowski, to są wszyscy zawodnicy na tą samą pozycję. Z Zaleskim zastanawiałem się, czy jechać w niedzielę na mecz właśnie Roma Salernitana, czy jechać do Grecji. No, zdecydowałem, że polecę do Grecji, ale też chcę jechać do niego, z nim porozmawiać, bo to jest też zawodnik z olbrzymim potencjałem. Chociaż ten mecz w młodzieżówce w Zabrzu nie do końca mu wyszedł, wszedł w przerwie meczu, prawda? Tu trenerze tylko się na chwilę wtrącę, bo praktycznie co trzecie pytanie, Nikola Zalewski, jak go trener widzi? Wiadomo, że to też będziemy sobie rozkładać dzisiaj na czynniki pierwsze, a propos tego, jak będziemy grali, czy jak trener bardziej chce grać. Jak go widzi w ogóle trener w reprezentacji? Bo tych pytań było mnóstwo. Czy to jest wahadłowy, czy być może to będzie inna rola? Ja odpowiem tak, że ja go widzę w bocznym sektorze boiska. Nie powiem, że to będzie wahadło, czy lewa obrona, czy skrzydłowy, w zależności od systemu, w jakim ustawienia będziemy grali. Ja go widzę w bocznym sektorze boiska, bo to jest zawodnik, który ma tak dobrą dynamikę, dobrą technikę, umiejętność gry jeden na jeden. Na pewno ma dużo, dużo zalet, ale to też nie jest tak, że to już jest gotowy piłkarz, że powiem, że to będzie pierwszy wybór na lewą obronę, bo tak nie jest. Przypomina mi się ten Wawrzyniak, który mówi, że rywalizuje z kimś, kogo nie ma. Tu wszyscy ze sobą rywalizują o jedną pozycję, ale wszyscy mają ten sam problem. Tu nie ma lewonożnych zawodników, o których mówimy na lewe wahadło. Tak? Cały czas sztukujemy, czy to będzie Jędza, czy to będzie Bereś, czy to będzie Guma, to wszyscy są prawonożni nominujący prawa noga. No chyba, że właśnie dlatego chcę z nimi porozmawiać, że mają pół roku, żeby ćwiczyć tą lewą nogę, tak jak Marek Koźmiński opowiadał nam, jak przyszedł do Włoch i mówię, słuchaj, ty możesz grać u nas tylko na lewej obronie, ale ja mówię, ale lewą sobą kopię, to będziesz codziennie zostało po treningu i ileś dziesiąt, setek razy uderzał tą lewą nogą, zostawał z trenerem, na ścianę chodził i później w reprezentacji też grał jako lewą nogę, a był nominalnym prawonożnym zawodnikiem. Ktoś, kto go nie znał, to pomyśli, że to była lewa noga. Nie, to było wypracowane. Mówisz, jak wyjeżdżał z Polski, to nie kopał lewą nogą w ogóle. Jasne. Kuba Kamiński, wczoraj z nim rozmawiałem. Kuba jest po COVID-zie i ten COVID zostawił duży ślad, jeśli chodzi o niego. Jeszcze nie ma takiej pełnej motoryki, tak jak miał wcześniej, a to jest chłopak, który bazuje na motoryce, ale jak najbardziej liczę na tego chłopaka, bo to jest skrzydłowy, których szukamy. Gra jeden na jeden, umiejętność strzelania gola, mądry taktycznie i też podoba mi się jego jakby odwaga, decyzyjność w polu karnym, prawda? Decyzyjność, nie boi. On nie wybiera, nie bierze jeńców w polu karnym. Jak jest okazja, to strzela, nie boi się, że ktoś ma do niego pretensje, że nie podał. Juziu, będę się z nim widział, jak polecę 16 do Stanów. Będę na meczu Buksy z Świdrem, ale też będę rozmawiał z ich trenerami i między innymi też z Juziem się będę widział. A nasi, przepraszam, nasi internauci też pytają, czy to będzie tylko ten core, powiedziałbym, kadry, czyli Świderski, Jóźwiak, o nich wiemy doskonale i oczywiście Buksa, czy poszerzy pan to o mi Klimali, na pewno. Dokładnie, bo nie wszystkich łapaliśmy, żeby trenerowi dać trochę jeszcze do uzupełnienia. Będzie Klimala. Niezgoda? Niezgoda, też myślałem o nim, ale nie będę, nie planuję się z nim spotkać. Może coś tam się urodzi, że będzie troszkę czasu, bo tam mamy też jeszcze innych trochę rzeczy. Ale też o tym bramkarzu, ten Slonina, też dużo się mówi, tak? On już jest powoływany do pierwszej reprezentacji. Myślę, że to będzie trudny temat, ale jak, bo on z Chicago chyba jest. Podejmuje ten rękawice, żeby go tam. Czy jakby się udało pojechać do Chicago, to mówię, nie chcę niczego obiecywać, że na pewno tak się stanie, ale chętnie bym się z nim spotkał, porozmawiał, poznał człowieka, a decyzję podejmie on i jego otoczenie, tak? Ale warto porozmawiać z chłopakiem. Ja go nie widziałem nigdy na żywo, nie widziałem go w meczach, nawet nie widziałem.
widziałem. Także mi ciężko go jak gdyby zaszufladkować, czy to jest poziom naszych bramkarzy, tych młodych, czy to jest wyższy poziom, ale jak już tak będę blisko, to może się uda z nim spotkać. Już mówiłem, no Świderka dobrze znam, wiem, że jaki to jest zawodnik. Może grać i dwójce napastników, może grać tylko jeden napastnik, czasami też na skrzydle może grać. O Kownasiu mówiłem, że jak jego sytuacja się ustabilizuje, jak będzie regularnie grał, to jak najbardziej Dawid będzie brany pod uwagę. Benedyczak, niesamowity rozwój, postęp w Parmie. To jest też taki typ zawodnika, który lubię, bo jest i pracowity, i fajne warunki fizyczne, i bardzo ruchliwy. No i ma gola, trzeba przyznać, tak? To jest też taki zawodnik, który ma gola. Bartosz Białek, no, był u mnie też w młodzieżówce, wraca po kontuzji, ale trudno się spodziewać, że to będzie zawodnik, który w ogóle będzie pierwszym wyborem. I przez to też jego pozycja w rankingu od razu spada, bo będziemy szukać zawodników grających. Jeśli Bartek zostanie w Wolfsburgu, to myślę, że z tym graniem będzie problem. A jeśli pójdzie do jakiegoś innego klubu, będzie grał regularnie, jak najbardziej. Wracamy pana Świderskiego. Nie, z Karolem wczoraj. Była duża rozmawiała. Dyskusja. Ja mam wracamy panowie do stołu. Rozmawiałem wczoraj nawet z Karolem. Przedwczoraj, przepraszam. Jechał samochodem z żoną i z synem. Syn Antek, tak jak mój tata. Taki blondynek mały. Jechali właśnie na plac zabaw. Dzwonił do mnie w trakcie zgrupowania. Po meczu też dzwonił. Ja go znam. Wiem, to nie, że to nie jest żaden oszust, jak ten z Tindera, tak? Ten film taki. To jest normalny, fajny chłopak, szczery. I tutaj ja mu wierzę. Poza tym lekarze między sobą rozmawiali. Tu nie było żadnych jak gdyby zastrzeżeń, jeśli chodzi o diagnozę i tak dalej. To nie było żadne oszustwo. Ja chciałem zapytać, czy jesteś zwolennikiem takiej teorii niektórych selekcjonerów, że kogoś koniecznie na Mistrzostwa Świata trzeba nie, zabrać na naukę. Nie, nie ma tam wolnych miejsc. Wiesz, no myślę o Benedyczaku, który robi z tych młodych dziewiątek najlepsze wrażenie. Tak, tylko Janusz, to jest takie, wiesz, no nie można się najeść na zapas, wiesz. Tak samo jest to takie mówienie, a ten trzeci, czwarty bramkarz to powinien być młody, przyszłościowy, żeby poznał dlatego cię atmosferę pytam. I tak dalej. Ja nie do końca się z tym zgadzam, chociaż część tych czwartych bramkarzy, którzy byli zarabiani, Fabiański był takim bramkarzem, który pojechał chyba w miejsce Dudka, tak, na Mistrzostwa Świata w Niemczech. Akurat w jego przypadku się sprawdziło. Zresztą Łukasz też pisał mi gratulacje. Po to grubsza sprawa. To no, ale to te powołania to... Do czego wracam? Jeśli miałbym poświęcić kogoś na naukę kosztem zawodnika, który może mi się przydać, typu o napastnikach mówimy, jeśli to będzie Lewandowski, Milik, Piątek, Siderski, Buksa i miałbym kogoś z nich wyrzucić kosztem tylko młodego, żeby młody sobie pojechał zobaczyć mistrzostwa, to nie. Dla promocji jakiejś. To nie, ale jeśli są takie pozycje, gdzie nie mam pewniaka, jest dwóch zawodników takich na podobnym poziomie, jest trzeci młody, który za chwilę wiem, że ich zastąpi, to tak, na tej pozycji, ale nie będę myślał w ten sposób, żeby uszczęśliwiać kogoś na siłę, żeby pokazać wszystkim, a ja myślę, Indyk myślał o niedzieli, tak? Ja, Uczy, jeżeli ja, mogę jeszcze ja pamiętam, jak Drągowski był bardzo mocno pchany w 2016 przed Mistrzostwem Europy i Adama namawiano bardzo mocno na to, żeby wziął właśnie młodego, opiecującego bramkarza, wtedy nastoletniego, no ale no, Adam się nie ugiął. No, ale się nie dopchał, a później zrobił karierę w Serie A. Nie przeszkodził mu tutaj to. Na tej liście jeszcze, mam nadzieję, że się nie obrazi, Mateusza Klicha, ale pewnie dlatego, że zakładamy, nie, że widzimy go zakładamy na go jako pewniaka. Tak, bo... pewniaka. Ale też Mateusza Bogusza zabrakło na tej liście. O, jest też zawodnik. Walukiewicza tam nie daliśmy. Walukiewicz, on, ja mam taką listę, który chcę odwiedzić, Łęgowski. To jest też zawodnik, któremu się przygląda. Bardzo mi się podoba ten chłopak młodego pokolenia. I tak przeglądam, patrzę na jego sposób. Szczecińska fala tych młodych. On z Brodnicy jest, także tam. A to ale obecnie jest Szczecin. Tak, tak, ale to jest chłopak, który mi się bardzo podoba. Byłem na meczu Krakowia, Pogoń. Naprawdę dobre wrażenie na mnie zrobił. Fornalczyk tam jest też taki... Skrzydłowy, z Polonii Bytom przyszedł. Tak, to są fajni chłopcy. Pogoń ma dużo takich chłopaków. Także chcielibyśmy kogoś wziąć z polskiej ekstraklasy, ale mówię na zasadzie takiej, że może nam się przydać. Nie na zasadzie tylko promocji, żeby powiedzieć, wzięliśmy kogoś. Nie ma wersji do ekstraklasy. Nie, wprost przeciwnie. Tak jest. Pamiętajmy, mam nadzieję, że kandydaci, którzy byli albo nie byli też na liście, nas słuchali i tam serce trochę urosło, no, że nie chciałbym nikogo pominąć, dlatego tak operując nazwiskami, to łatwo kogoś uszczęśliwić, a mówią o mnie, a ktoś powie, a o mnie nie mówili. Nie, o tych, co nie mówimy, my też myślimy. To nie jest tak, że zamknęliśmy się w jakimś kokonie, tylko ci i nikt więcej. To nie ma takich uprzedzeń do kogokolwiek. W Stanach jeszcze Meksyk, Gwatemala, bo o tym nie wspomnieliśmy. To będzie mecz obejrzany na żywo, ale za granicę południową Stanów się trener na razie nie wybiera, bo to jest ciekawy case też, że ta drużyna Meksyku jest, jak patrzyłem sobie na ostatni ich mecz z USA, to jest takie pół na pół jedenastka. Część gra w Europie, a część widzę meksykańskiej. Wiadomo, że z przodu mają Irvinga Lozano, Jimeneza i Jesusa Coronę, to jest taka powiedzmy ich siła uderzeniowa, ale jest kilku ciekawych chłopaków, którzy z Ligi Meksykańskiej wcale nie uciekają, bo tam są dobre pieniądze i warunki. Tak, i dlatego taka mieszanka jest bardzo groźna dla nas, stąd też cieszę się, że będę mógł na żywo zobaczyć sposób gry, bo nie mam wyobrażenia o piłce meksykańskiej, sposobie gry i tak dalej. Mówię, w Europie nie ma takiej drużyny, której bym nie widział, czy to
to na żywo czy w telewizji, a w Meksyku nie widziałem. Podobnie zresztą Argentynę oglądałem w telewizji, tak, bo śledziłem, jak Messi podnosił puchar. Rok temu to było? Tak. Rok temu już to było. Pierwszy raz od 93. Tak. Argentyna wygrała Copa America. A Meksyku nie znam. Jeszcze jak właśnie będziemy w Orlando 27 oglądać mecz Meksyku, to 24 w Orlando będzie grała właśnie Red Bull Nowy Jork i tam z Klimale będę oglądał też w akcji. Także to połączymy wszystko. Okej, trenerze, jeszcze a propos planów, zastanawiam się nad tym czerwcowym zgrupowaniem, bo wiadomo, że to przygotowanie do mundialu będzie zupełnie inne niż do tej pory. Nie wiem, trener Nawałka, nawet jak wiem, że dzwonił, tak, rozmawialiście, ale jego rady de facto nie będą do końca przydatne, bo wasze przygotowania po prostu nie będą miały do końca nic wspólnego. Nie ma ich przed mundialem. Przypomnijmy, 14 listopada zbiera się. Musimy być 5 dni przed pierwszym meczem w Katarze. Dokładnie. I 22 jest od razu spotkanie, więc takich 3 tygodni, jak nie wiem, Sousa miał w Opalenicy, czy trener Nawałka w Arłamowie, trener nie będzie miał. I tak sobie patrzę na ten kalendarz czerwcowy. Wypadnie wam ten mecz z Walią pierwszy? Wielu na to wskazuje, tak, dzisiaj ma być decyzja, o 11 miało być łączenie, właśnie Kuba Kwiatkowski miał też mieć łączenie, plus te kluby, reprezentacje, które z nami grają w Lidze Narodów i jest duże prawdopodobieństwo, że Walia będzie grała w finał baraży i tego meczu nie będzie i wtedy też musimy się zastanowić, bo to jest świeża sprawa, z kim zagrać w to miejsce, bo chciałbym z kimś zagrać, idealnie było, żeby to był zespół, może Ameryka Środkowa, czy może Południowa, jeśli by się udało, ale mówię to na razie głośno myślę, być może kraj ościenny tutaj Arabii Saudyjskiej, bo Bahrain wstępnie byłby zainteresowany, żeby tutaj przyjechać, ale mówię, to są tylko na razie luźne rozmowy, niezobowiązujące. Ale podobnie zresztą jak o tych listopadowych meczach mówię, bo tam w grę wchodzi Brazylia, rzeczywiście tak jest, ale też wchodzi Urugwaj, wchodzi Kostaryka i Kolumbia. I z tych zespołów rozmawiała federacja nasza, rozmawia z tymi 4 reprezentacjami i zobaczymy, kto w końcu do nas przyjedzie. Liczymy na to, że no bardzo byśmy chcieli, żeby to było Brazylia, ale pewności nie ma. Także tutaj też uprzedzam kibiców, że to się rozgrzaliśmy. A to też kosztuje, tak? No, to też kosztuje. No, wiecie, jak to wszystko działa i to też gdzieś tam. Ale Brazylię każdy chce na świecie, każdy chce z nią grać. Właśnie wiem, dlatego my mamy 4 jak gdyby federacje, z którymi rozmawiamy. Może być to Urugwaj też, bym nie, to jest taki pod Argentynę bardzo, tak? Zespół Brazylii. No to trudno powiedzieć pod kogo, pod Brazylię tylko, tak? Ale Argentyna, Urugwaj pod Argentynę jak najbardziej. Szybkie pytanie do Kwiatka, na razie jeszcze takiej decyzji nie ma, jest okay. Cały czas ta sprawa otwarta, czy Walia wypadnie, czy też nie, ale to było, trenerze, to moje pytanie, czyli jednak sparring, tak, a nie na przykład taki moment, żeby z drużyną może nie, trochę popracować, nie wiem, stałe fragmenty. Tomek, padnie wreszcie mit, czy selekcjoner zajechał drużynę, czy nie? No tak, czy przepracował za bardzo, czy nie? Selekcjoner, który nie jechał drużyny, tak, ale ten argument odpada, może powiedzieć, że... Trenerze, ale Grzegorz Witt już ma czyste papcie. Na pewno trener przygotowania fizycznego nie zostanie oskarżony o złe przygotowanie. Tutaj też chcemy wzmocnić sztab, jeśli chodzi o właśnie, bo nas będzie 26. Mamy zagwarantowane 2 boiska, które wizytowałem. Będziemy prowadzić zajęcia na 2 boiskach. Zresztą wszystkie treningi otwarte było, tak, żebyś mógł przychodzić sobie. Jak hotel znajdę, chyba że gdzieś udostępnicie jakiś korytarz, chociaż nie wiem. W jakimś statku może gdzieś sobie. O tych statkach mówiłem, właśnie to będą te kruzery gdzieś tam. Albo pod namiotem. Wycieczkowce, pod namiotem będzie ciężko bez klimatyzacji. Wracając do tego, o czym tutaj było pytanie. My musimy potraktować na 2 sposoby te mecze czerwcowe. To jest pierwsze, chcemy się utrzymać w Lidze Narodów, chcemy zdobywać punkty, to jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Chcemy dalej być w tym pierwszym koszyku i grać z silnymi zespołami. Druga rzecz, to już jest etap przygotowań do Mistrzostw Świata. Czerwiec i wrzesień, innych meczów nie będzie. W październiku nie ma okienka reprezentacji i być może będzie, a może nie będzie, mecz w listopadzie. I to jest wszystko. Dlatego musimy znowu powołać wielu zawodników. Tutaj eksperci będą zawiedzeni, że znowu ponad 30 przyjedzie, ale my sobie z tym poradzimy. Dlatego też otworzyłem trening w Szkocji, żeby eksperci mogli zobaczyć, że jak to mówi Rysiu Bożyczko, nasz przyjaciel, że dobry trener to i na balkonie zrobi trening. I tutaj wszyscy trenowali, każdy był zaangażowany i nikt się nie nudził. Dodatkowo jeszcze powołaliśmy 12 zawodników z GKS-u Katowice juniorów na trening, żeby jeszcze usprawnić ten trening. Podzieliliśmy na grupy i wzięliśmy tych chłopców, oni byli super zadowoleni, zrobiliśmy kanapeczki, potrenowali godzinkę z jedną grupą, za chwilę przyszła druga grupa, pokryli Lewandowskiego. Było niesamowite przeżycie dla nich na Stadionie Narodowym i to wszystko da się zrobić. Do czego zmierzam? Że my powołamy dużą grupę zawodników. Oczywiście musimy się zastanowić, co z młodzieżówką, bo młodzieżówka 7 gra mecz z Niemcami. Zobaczymy, czy to jeszcze będzie o coś. Już szanse są minimalne. Tak, ja to zawsze jestem optymistą, że Izrael nie wygra na Łotwie, bo taki mecz jest, i wtedy 2 zwycięstwa.
zwycięstwa dadzą nam drugie miejsce i będą baraże. Ja na Malcie może by nie wygrał, wiesz, na Wyspach, przepraszam. To na Wyspach to by nikt nie wygrał, to prawo o zęby, także. Nie, bo trenerze, bo zastanawiam się nad jedną rzeczą. Te statystyki mówiące o turniejach finałowych wskazują na to, że coraz więcej goli pada po stałych fragmentach gry. Anglia uczyniła z tego podczas ostatniego mundialu wręcz, no nie wiem, rytuał, regułę. Ale powiem ci więcej, wejdę ci słowo, młodzieżówki Anglii też mają najlepsze stałe fragmenty gry w Europie. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, oni czerpią, nie wiem, czy... W Polsce, pamiętacie ten turniej? Pojechałem później po tym turnieju 2017 rok do Włoch, do Sampdorii, zaprosił mnie asystent Gianpaolo na kolację i mówi, że oni czerpią inspirację z młodzieżówki i reprezentacji Anglii. Najlepiej wykonywałem stałe fragmenty gry. Wróciłem, ściągnąłem wszystkie mecze Anglików i zobaczyłem. I to było moje kolejne też pytanie, bo oni czerpią ze sportów amerykańskich. Mecz ze Szwecją, miałem to sobie zostawić na ten blok jeszcze o spotkaniu ze Szwecją. Wie trener, ile czasu netto graliście w drugiej połowie? Wie, mało. Mało. 18 minut z 45, 57 przerw, to było zamierzone? Można się pochwalić. Znaczy, ktoś powie, że zabiłem piłkę w ten sposób. My wiedzieliśmy, co lubią Szwedzi, czego nie lubią. Szwedzi lubią długie akcje, jak chcą się piłce, wymieniają mnóstwo podań i zamęczają przeciwnika. Tak jakbyś psa na szmycie i tak go w prawo, w lewo i aż padnie. No, oni też tak grają. Chcieliśmy, żeby były akcje krótkie. To było założenie nasze, że akcje muszą być krótkie, przerywane na różne sposoby. Czysty odbiór, nasza kontra i żeby Szwedzi długo nie utrzymali się przy piłce. Stąd te przerwy były, nie powiem, że planowane, ale chcieliśmy, żeby te akcje były krótkie. Jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, to też korzystałem. Tutaj mogę się pochwalić i pochwalić też naszych trenerów. Jest w Lechu Maciek Kędziorek, który pomagał mi przy stałe fragmenty gry, jak jechaliśmy do Włoch. Teraz też korzystałem z pomocy Michała z Łęcznej. Michał Mocek się nazywa, tak? Chłopak? Nie chcę nazwiska przekręcić, ale chyba był z Kamilem Kieresiem. Sprawdzimy to wszystko. Był u mnie w Legii, miał być już, wszystko było dogadane, ale na końcu netto się zamieniło brutto i nie wyszło, ale też pasjonaci, oni są na grupach takich, bo są takie grupy światowe stałych fragmentów gry, wszyscy mają pasję. Jak pamiętam, rozmawialiśmy o Rosji, rozmawialiśmy, to mieliśmy też rozpracowany fragment stałych fragmentów gry Rosjan, bo Rosjanie czerpali wszystkie stałe fragmenty gry z Rostowa. Ja obejrzałem kilkanaście meczów z Rostowa, powycinałem takie właśnie najbardziej charakterystyczne momenty przy stałych fragmentach gry, bo tam był Karpin. Tak. Karpin przełożył te wszystkie stałe fragmenty gry na reprezentację, bo tak robię, ja też tak robię. Przełożyłem stałe fragmenty gry z Legii na reprezentację, dołożyłem coś jeszcze, bo wiem, jak to wszystko było i tak dalej, jak to funkcjonowało. I trenerzy tak robią po prostu. Nie wiem, ale po drugiej bramce, jakie mieliśmy zagrożenie, tak, ile mieliśmy okazji jeszcze. Wiadomo, że już Szwedzi siedli po tym golu, ale trzy kapitalne okazje po rzutach rożnych. Tak strzela właśnie. To już mogło być czwórka spokojnie. Wypracowane, zamierzone i to najbardziej cieszy. Nie? I a propos jeszcze stałych fragmentów gry, ponoć Wojciech Szczęsny jak kogoś chwali, to poprzez dobre fragmenty gry i mówi Czesław Michniewicz, super fragmenty gry. Nie wiem, czy to powiedział trenerowi bezpośrednio, ale skądinąd wiem, że to jest jakby jego taki benchmark do zgrupowań kadry. Czasu na kadrze jest naprawdę bardzo mało i ja wiem, ile czasu poświęcaliśmy w Legii na stałe fragmenty gry. Raz wychodziły, raz nie wychodziły. Mając Pekharda, mając wysokich zawodników, też strzelaliśmy dużo bramek. Po tych stałych, chociaż powinniśmy więcej, mam świadomość tego. Dużo czasu na to poświęcaliśmy, ale najistotniejszy jest ten rzucający zawodnik. My mając Zielińskiego, mając Szymańskiego, oni zagrają w punkt. Powiesz tu, to jest tak jak... Czesław, pierwsze najświeższe takie wrażenie. Meksyk, Argentyna, Arabia Saudyjska. Ich stałe fragmenty gry. Już masz jakieś wiadomości? Nie masz więcej? Wiesz co, ja nie miałem nawet czasu. Ja jeszcze nie ściągnąłem żadnego meczu. Teraz przyjadę z Niemiec i z Grecji. To sobie wezmę na podróż do Stanów właśnie wszystkie mecze. No, będę 10 godzin leciał, także obejrzę sobie, powycinam już. Ale moi trenerzy, Mirek Kalita i cały sztab, Hubert Małowiecki, Kamil, oni już pracują na tym. Rozrabiają już temat. Tak, już mają opracowany, ja dostanę gotowy materiał. Co, jak, już to oni mają. Ja tego fizycznie jeszcze nie mam, ale moi asystenci już to mają. Okej, czyli konkludując, jednak wciśnie sobie trener gdzieś między te mecze, bo cztery spotkania w czerwcu to takiego czegoś jeszcze nie mieliśmy. Mimo wszystko lepiej zagrać mecz niż sobie odpocząć w cudzysłowie i przeanalizować we własnym gronie. Kilka dni wcześniej Robert może grać w finał Ligi Mistrzów, tak? Zobaczymy, jaka będzie jego sytuacja. Na pewno chciałbym, żeby był na zgrupowaniu, ale zobaczymy, w których meczach wystąpi. Jeśli to będzie mecz, przepraszam, towarzyski pierwszy,
to być może przyjrzymy się młodym. Jest, tak jak tu patrzyliśmy na tą listę młodych, chętnych do gry jest dużo i nie tylko młodych. I może Robert w takim meczu nie zagrać, to też biorę pod uwagę, ale w takim meczu jak z Holandią czy z Belgią, no Robert będzie nam potrzebny. Jaka reakcja piłkarzy, reprezentantów na te czerwcowe mecze? Przecież zabieramy im wakacje. No. I to jest właśnie problem, o którym też rozmawialiśmy w tym panelu trenerskim, bo wiemy jak funkcjonują ligi, te najlepsze, angielska, gdzie jest wielu reprezentantów, czy niemiecka. Tej przerwy latem będzie, przerwa będzie krótka. Te ligi kończą stosunkowo późno, bo na koniec maja gdzieś tam kończą te ligi. No idą te puchary, jeszcze w finale ktoś będzie grał. I zobaczcie, później liga przyspiesza. Wszystkie terminy są zapchane, bo tam będą puchary, dojdą mecze jeszcze reprezentacji. Praktycznie co trzy dni. Te najlepsze ligi będą grały co trzy dni. A ta przerwa między ostatnim meczem a pierwszym będzie bardzo krótka. Normalnie w Anglii masz 6 tygodni przerwy, kluby mają 5, różnie. To minimum miesiąc wszyscy mają. Tak, tak, więc, takiej laby, wakacje. Takiej laby, żeby głowa odpoczęła, bo tu nie chodzi o nogi. Nogi szybko się regenerują, ale chodzi o głowę, bo psychika zabija dynamikę. Jak głowa nie jest czysta, to nie masz świeżości, nie myślisz na boisku, szybciej się męczysz, złe decyzje podejmujesz. I wszyscy trenerzy mówią, jak my sobie z tym poradzimy, zwłaszcza ci, którzy mają zawodników w tych najlepszych ligach, bo oni po prostu nie odpoczną, ci chłopcy. Oni pojadą na turniej zmęczeni. Tak jak jest, było bardzo często, że ci zawodnicy, którzy grali w lidze angielskiej, która grała najwięcej spotkań i najczęściej grała, to mieli problem na mistrzostwach. Oni z reguły nie błyszczeli. Pamiętacie, taki był turniej zmęczonych albo kontuzjowanych. Tak, tak było. Tutaj Grzegorz Widz udzielił takiego wywiadu w dla TVP Sport, dla portalu i mówił, że to może być zupełnie inny turniej pod kątem intensywności. Trener się z tym zgodzi, bo piłkarze po prostu zmienią tylko koszulki i jazda dalej, tak, że będą po prostu w gazie. Tak będzie i kwestia jest tak, każda kontuzja, każdy drobny uraz, który wyklucza bądź powoduje dyskomfort kluczowych zawodników, będzie zmieniał układ sił w tym meczu, w tym turnieju. Ja sobie zdaję sprawę, no, ja sobie nie chcę wyobrażać, jak mielibyśmy grać bez, nie wiem, Lewandowskiego, Glika, Szczęsnego, tak, mówię o Trzonie tutaj, czy Janka Bednarka, to dla nas był duży uszczerbek, był, tak. Dlatego musimy przygotować się na to, żeby mieć zastępstwo. My to zastępstwo mamy na wielu pozycjach, ale będą też takie reprezentacje, które nie mają. No jest, się okazuje, najlepszy piłkarz z Arabii Saudyjskiej, drugi raz jest złapany za jakieś tam palenie zielska czy czegoś takiego. Nie wiem, do Sisi coś tam mu dorzucili. Ale drugi raz widzieliśmy, trener Sisza sobie też. No, Maciek Skorżan, bo Maciek mnie zaraził tą Siszą, pamiętam, tak? Po finale Pucharu Polski. Co w tym jest? Lech, spróbuj. Lech Arka. I mówi do mnie, chodź, pojedziemy, byśmy tu oglądaliśmy, tu na kolację taka była, zaprosił nas prezes Boniek wtedy. I po tej kolacji mówi, chodź, mówi, bo tutaj nas wszyscy zaczepiają, chodź, pojedziemy sobie na Siszę tam gdzieś koło Nowotelu. Ja mówię, Maciek, jadę za nim samochodem, taka kręty, taki garaż, nawet nie wiedziałem, gdzie to jest. I jeszcze raz z nim rozmawiam, Maciek, gdzie to było? Mówi, koło Nowotelu. No i tam pierwszy raz, tam są te telewizory. Jakaś palarnia opium? Palarnia taka. Opium, no może... Nie, nie. Tam i paliłem takie... Za opium w Arabii Saudyjskiej, ja wiesz, myślę, zachęcam, że... Nie zachęcam do tego, tylko Maciek, mówię, tak, ty pamiętaj jedną rzecz, mówię, bo taka Sisza jedna, to jakbyś całą ramkę w papierosu wypalił. Ty uzależniasz? Pewnie. Nie, ale to takie uczucie jest, ja nie umiem, bo nie palę papierosów, tam cygaro od czasu do czasu. I jak pociągnąłem kilka razy tą Siszę, oczywiście się dusiłem, ale takie masz wrażenie, jak stajesz, że nogi ci obcina. Takie rogi uczucie, taki... No bo to jest jak cygaro, nie zaciągasz się tym, nie? No właśnie, a to taka wodniste wszystko, nie? Tak, to na parze wodnej. Na parze wodnej to wszystko jest, nie? Ale nie zachęcam. A w ogóle to trenera członkowie sztabu mogą udzielać wywiadów, tak? Bo mówisz, że Grzegorz Witt udziela. Tak, chyba nie. Pamiętam, że kiedyś pisałem do asystentów Paulo Sousy, to mówili wszyscy, że nie mają, nie są uprawnieni do wypowiedzi. Chcemy, i to jest nowe otwarcie jest teraz. Nie, chcemy, żeby był jeden przekaz. Jak czasami o czymś rozmawiamy, to ja coś powiem, ktoś powie troszkę pół zdania inaczej, powie, a ten mówi to, ten mówi to. Chcemy, żeby był jasny przekaz. A Grzesiek, on jest ostatni, który się pcha do wywiadów. Witt to jest bardzo... No, ale można było właśnie wyciągnąć sobie sporo takich wniosków a propos tego, jak mundial... Karol, ten właśnie, o czym mówię jeszcze. Karol Bortnik, brat Łukasza, który odszedł z Legii za mojej kadencji, jest moim współpracownikiem jeszcze od U21. Wykonał fantastyczną pracę przed turniejem. Skontaktował się z każdym trenerem w przygotowaniu motorycznym. Wszystko wiedzieliśmy o organizmach tych zawodników, na jakim etapie są zmęczeni i tak dalej, i tak dalej. To samo będziemy robić teraz. Nam przygotuje zawodników Nagelsmann, przygotuje nam zawodników, tak, Klopp nie mamy nikogo w Liverpoolu, ale no ten od fajki, Sarri przygotuje nam, tak, nasz, nam rzucił. Nie, w Lazio też chyba nikogo nie mamy, bo on w Lazio jest teraz, nie w Napoli. Ale może Maciek przygotuje, Zalewski Mourinho przygotuje. O moim koledze, ten łysy z tego, z Napolu. Spalletti. On nam przygotuje, dlatego chcę mieć dobry kontakt z trenerami od przygotowania motorycznego i z trenerami, dlatego też lecę do Stanów, z Bruce'em Areną między porozmawiamy, pracował w reprezentacji. Jeszcze raz podkreślam, nie zajedziecie, nie macie czasu, żeby zajechać. Nie, ale będzie wiedzieć, kogo nam zajechali. Także. Ale historia pokazuje, że to są po nieudanych turniejach zawsze dyskusja, zajechał, nie zajechał. A to widzę, też tak jest. Mam takie, trenerze, wrażenie po tych 49 minutach,
że czerpie trener garściami z tej sytuacji. Po prostu to widać, że nie wiem, nawet jak losowanie, to też czytałem taką wypowiedź, podszedł Hansi Flick, kazał pozdrowić Lewandowskiego. Ta otoczka cała, już nie mówiąc o samej reprezentacji, z kim trener pracuje, ale że no, widać tutaj pasję. Siedziałem za Hansi Flickiem, siedział przede mną jeszcze prezes Federacji Niemieckiej DFB i siedział też Birchow. Jak wylosowali Hiszpanią, nie mają Hiszpanów, tak? Tak. Niemcy tak. Wylosowali z pierwszego kwietnia i tak tacy kwaszeni, ja tak pukam, bo tak siedział jak ja tylko przede mną. Ja mówię, że fantastyczne losowanie. On się uśmiechał, że okej. Za chwilę nam dolosowali, a Argentynę mówi, wy też dobrze mówi. Nie, no to było słówka na S takie. Nie. Po niemiecku solidnie, dosadnie. Generalnie to czuło się, powiem wam tak, takie pierwsze wrażenie moje jest takie, to samo przeżyłem w U21, gdzie też było kilku świetnych trenerów już na losowaniu. Im wyżej jesteś, im na wyższym poziomie toczy się rywalizacja, tym większą klasę mają ci wszyscy ludzie. Otwarci, fajni, porozmawiałem też z Portugalczykiem, ale strasznie dużo fajek pali ten trener. Fernando Santos. Nawet kiedyś na losowaniu chyba w Szwajcarii z nim jedną zapaliłem przed hotelem. Tak? tak, bo on tam cały czas wychodził. Ja wtedy jeszcze paliłem. Nie, już najfajniejsze nie było, tylko przyjechaliśmy do hotelu, do Kępińskiego, gdzie tam się odbywały te warsztaty i weszliśmy na obiad, taki wspólny lunch, no to wszystkie reprezentacje, trenerzy z reprezentacji siedzieli. I ten Pixi Stojkowicz, ten też pali dużo fajek, ten mały taki serbi trener. Wszyscy oglądali nasz mecz, bo powtórka działa na takich dużych telewizorach. Wszyscy oglądali Polska-Szwecja i jak tu wchodzimy, to wszyscy okej. Także mogliśmy zatrzymać. Dobrze być na takim balu, co? No, trafić. Jak Kopciuszek trochę. Buta nie to ty powiedziałeś, ale to jest kwestia, po to człowiek pracuje i żyje, żeby tak trafić. Tak, taki bilet do Disneylandu, można powiedzieć. Arsen Wenger, bo witał się z każdym trenerem. Siedzieliśmy przy takim okrągłym, taki stoliki były małe. Ja siedziałem z Danym Blintem, asystentem trenera z Holandii, bo wiadomo, że jest Van Gaal ciężko chory. Dzisiaj było... podali nowego selekcjonera, od 2023 Koeman wraca. Tak? No to już wtedy mówił Blind, że będzie nowy trener i że prawdopodobnie Koeman wróci. I wiecie, przychodzi Wenger, przychodzi, no Infantino, to wolałbym go pominąć, ale przychodzą ci wielcy trenerzy i się witają z tobą i tak patrzysz, kurczę, człowiek, który podziwiasz przez lata i tak dalej. Dzisiaj stoi taki, i są tacy bardzo, jak mówią, friendly do wszystkich, tacy otwarci, pożartują, porozmawiają, naprawdę podoba mi się też właśnie, jak Martinez te drony się wykłócał, bo mówi, jak chcę używać dronu, nie? I tak, bo on pierwszy używał w Europie tych dronów. My żeśmy później w pogoni z Szczecin, z Kamilem w 2015 też zaczęli używać. I mówi, jak będą cztery boiska, takie klastry, oni na to mówią, cztery reprezentacje będą na tych boiskach. Mówi, to przecież skąd ja wiem, że twój dron jest skierowany na twoje boiska, a nie na moje? I wszyscy mówią, no faktycznie, mówię, no to co, nie używamy dronów? No tam, gdzie są cztery boiska, to nie używamy. Taka... Ale wy macie chyba bazę wybraną, nie wiem, czy trener pamięta nazwę hotelu, tak, że gdzieś tam... Nie, no bez dronów nie ma przygotowań. Gdzieś jest oddzielna, że nie macie tego problemu, prawda? Nie, mamy fajnie, bo mamy dwa boiska do naszej dyspozycji obok siebie, w bardzo dobrym stanie, chociaż mówią, że ta murawa zostanie zlikwidowana, będzie nowa położona. Mamy całe zaplecze, szatnie i tak dalej, wszystko na stadionie. To był ośrodek, który Rosja wcześniej zarezerwowała. Hotel Rosjanie, tak, ale... Przekleństwa jakiegoś nie było. Musimy te pluski powyrzucać. Tak, nie, ale oni, tak, te pierwsze reprezentacje, które awansowały, to miały pole wyboru. Dla nas ograniczona liczba tych hoteli, tych ośrodków jest, bo już część jest... Zawsze tak jest. No, zawsze tak jest, no jak pierwszy przychodzi, to masz więcej, tak. Ale przyznam szczerze, że nam hotel jest o tyle fajny, bo jest tak przestronny, nie jest klaustrofobiczny, jest taka kopuła duża, jest jasno, nie ma pokoju zbyt wiele, też planuję, żeby po każdym meczu rodziny mogły przyjść na wspólnego grilla, tam jest basen taki piękny, nawet można przenocować z żoną, z dziećmi, to nie będzie problem po meczu, dzień po meczu, w dniu meczu kończy się mecz i to od razu po meczu, żeby... Roztrenowanie delikatne. Takie, no, rozruszanie kości, tak, takie rozbieganie po pokojach. Roztańczenie. No, chcę, żeby tak było, ale... To może nie być łatwa historia, żeby tych kości wyprosić. Nie chcę, żeby mieszkali z nami, bo taki pomysł też gdzieś był dyskutowany, czy rodziny mogą mieszkać w tym samym hotelu. Absolutnie nie. Nie, bo to się robi w przedszkole, każdy ma problemy, później dziecko zachoruje, coś się stanie, coś sobie zrobi, tak dalej, żyjesz innym. Rywalizacja żon, nie zapominaj. No właśnie, kto co, w czym, jaka torebka. Nie wiem, nie widziałem, nie poznałem wszystkich żon, niektóre znam. Kamila Glika znam, Martę, także ona się odnalazła w naszym gronie, bo jest taka fajna, równa dziewczyna. Innych żon nie znam, Grosika znam jeszcze żonę. Ale myślę, że to jest dla nas dobre. Powiem więcej, jest taka pula biletów FIFA Family.
i nasze rodziny, najbliższych piłkarzy, trenerów i to myślę, że te sponsorów planujemy zorganizować przez PZPN charter, być może się uda to zrobić, bo straszne problemy są z biletami, po 8 tysięcy za sztukę, bilety są, to tam powarywali wszyscy. Łatwiej będzie charter wynająć i zawieźć wszystkich charterem do hotelu na przykład dzień przed meczem, pierwszym albo w dniu meczu. I obejrzą trzy mecze i wyjdziemy z grupy, to zostaną dłużej i wtedy będą mieszkać w hotelu innym i tylko będziemy się spotykać. Nazwy trener nie pamięta hotelu? Mam nazwy, w telefonie mam. Te nazwy są trudne takie. Na stronie. Ale coś tam. Bo trener mówi chyba, że to nie żadna sieciówka. Typu. Nie sieciówka nie. Bardzo fajny hotel. I powiem więcej, tylko że to otoczenie jest takie, że jak to w tych krajach arabskich, no ten, tego kurz, czuje się ten kurz taki o tej pustyni gdzieś tam. Pustyni, no to. Taki był, no ja osobiście od razu uczulanie mam na okularach, mi to wszystko osiada i patrzę na te okulary, no są białe, jak te samochody też czarne, przyjeżdżę, za chwilę biały jest, nie? Ale myślę, że tam będzie nam fajnie. Ważniejsze niż hotel będą stadiony. Zobaczymy sobie za chwilę tę mapkę na grafice. W tym momencie wprowadzimy wprowadzamy naszego wodzianina. Już są, Tak, już są. Tak, wprowadzamy. 711 chyba zmienia nazwę. Po medalu na pewno. Okej. Okay. Mocno. Jakieś kontenery z Gdyni być może? Tak, właśnie z oburza od mojej teściowej. Barwy takie? Powiedz tak, widziałem ten stadion z daleka. Zastanawiałem się, jaką rolę pełnią te kontenery, bo one są tak powciskane. Widziałem od środka też ten stadion na folderach. Nie wiem, jak tam się będziemy odnajdować, ale z zewnątrz to nie wygląda jakoś super w ciągu dnia. Ale wieczorem z kolei wygląda całkiem fajnie, bo odświetlone. Będzie to jakimś, nie wiem, plusem? Myślę, że tak. Pytanie retoryczne, że poruszacie się właściwie kilkadziesiąt kilometrów, to ten promień jest naprawdę niewielki. Tak, no tego... Województwo mazowieckie mniej więcej. Tak. Będziemy jechać troszkę pół godzinki tylko. Ale tak, to jest bardzo fajne, bo jak tutaj wszyscy wspominają, nasi logistycy z PZPN-u, z którymi byliśmy w Katarze, że jednak te wyjazdy powodowały to, że ciągle się przeprowadzałeś, gdzieś ciągle musiałeś się przepakowywać. To wszystko będzie na miejscu, blisko na stadion, na którym gramy, blisko na do środka treningowego. W którymś momencie może się to znudzić. Jak dotrzemy do finału, to powiemy, że już mamy dość tego hotelu, tego miejsca i tak dalej. No, ale jakoś wytrzymamy wtedy. Czesław, grać i wygrywać tylko. No tak. Warunki rzeczywiście są korzystne. Panowie, jeszcze rzecz najważniejsza, czyli to, co na boisku. Widzieliśmy ten pomysł, trenerze, ze Szwecją i teraz zobaczymy sobie też w naszym studiu. Mam nadzieję, że dobrze to nakreśliłem. Jak nie, to będzie tam, nie wiem, jakaś niska ocena dla moich umiejętności. Nie trafisz do sztabu analityków. Chyba nie, więc jakbyśmy mogli to sobie przeanalizować. To jest wyjściowe takie, myślę ustawienie, jakie zaprezentowała reprezentacja Polski ze Szwecją i ono w fazie ataku przechodziło płynnie do trójki obrońców. Bielik się cofał, zabierał piłkę, on był odpowiedzialny za rozprowadzanie jej, Bereszyński i Kesz szli do przodu. Dobrze to narysowałem? Dobrze, tylko jeszcze jedna rzecz. Może trener podejść, nawet nam pokazać. Rzeczywiście wchodził tutaj do rozegrania i szło to całkiem dobrze, ale później próbował się odwracać z piłką, zostawał wyżej, bo takie ustawienie też stosowaliśmy. I Szwedzi wyraźnie było widać, że skupiają się na nim i w trójkę doskakiwali do niego do pressingu. Ta najgroźniejsza sytuacja Forsberga to była właśnie postacie Bielika. I od tego momentu Bielik już przestał grać, bo schował się tutaj na tej szóstej i nie było go. W przerwie powiedziałem mu, że ma wrócić do tego ustawienia, żeby rozgrywał z głębi pola, żeby miał cały czas przeciwnik i bramkę przed sobą, żeby z tej pozycji może zagrać prostopadłą piłkę, może zagrać do prawej, do lewej. Tu dostając piłkę z plecami... Już nie obracał, bo mu to... Nie obracał tak, się, tak. Za wolno to robił, bo Bielik jest kawał chłopa i miał trochę problem. Oni wiedzieli, że będzie miał z tym problem, dlatego do niego doskakiwali świadomie. Także tego uniknęliśmy. Tu jeszcze jeden wariant stosowaliśmy. Jeśli Bielika nie było tutaj, jeśli byśmy cofnęli się o jedno do tyłu, możemy tak czy nie? Jeden slajd do tyłu? Jeszcze raz puśćmy, jeżeli tak, Konrad, mogę cię prosić. O. Teraz tak, w tej sytuacji, tak jak mówiliśmy, jak atakujemy, to Bielik raz grał na tej pozycji, raz chodził tutaj. Ale bardziej nam zależało na tym, żeby atakować prawą stroną, żeby Kesz grał jako wahadłowy, a Bereszyński przechodził do trójki. Mhm. Bereszyński był trzecim stoperem, a w to miejsce Szymański zamieniał się z Moderem. Szymański był naszym wahadłowym na połowie przeciwnika. Trochę jak graliście w młodzieżówce, prawda? Tak, w młodzieżówce. Tak. A Moder był tym, który wchodził na tą pozycję. Dlatego, jak rozmawiałem z Robertem,
o ustawieniu, mówię, że jakie będą zadania i tak dalej, a Robert mówi, a kto mi będzie z lewej strony rzucał, Bereś? Ja mówię, nie, Bereś tam w ogóle nie będzie, mówię, będzie tam Szymański, który cię będzie dobiegał, tak, nie powiedział tego, Szymek będzie dobiegał i będzie spokojnie ta strona będzie funkcjonowała. Zadanie Beresia było takie, tu grał na tej stronie Forsberg, przepraszam, Kuluszewski, nam to pasowało, bo wszystko, co robi Kuluszewski, to robi do lewej nogi i do środka, a Beresia jest prawonoży, czyli na nie tą było Kuluszewskiego w tym meczu. Nie było Kuluszewskiego. Czesław, wiesz, że historia futbolu mówi o akcji lubańskiego Bobby Mura, czy podobno. Też bardzo podobno, ale czy też uczulałeś Zielińskiego, że stoper Szwedów tak, się bawi myślę, i może wiecie Lindelofa i tego Danielsona, bo ten Balentines na niego też mówi. atakować go, bo elektrykę ma w nogach i to nie jest lewonożny zawodnik. Wiedzieliśmy, że jak go będziemy presować w odpowiedni sposób, bo on nie ma lewej nogi. On prawonożny jest. I wszystko da się zaprogramować. Straszne nie, no, jak wyjdzie, to się o tym mówi. Jak nie wyjdzie, to no, ale para w gwizdek, tak? Ale wiedzieliśmy to, że jego warto presować. Tak samo wiedzieliśmy, że na temat Lindelofa Robert dostał dokładną analizę zachowań stoperów, co robią specjalnie Kamil, narysował wszystko w tym naszym programie Piero, dostał dokładny opis tego, co robią, jak robią i dlaczego i co możemy z nimi zrobić. Także to akurat to się sprawdziło. Jeśli chodzi o Górala, mieliśmy też takie ustawienie, że można do przodu troszkę? Teraz jeden? Puśćmy Konrad do tego przejścia na trójkę. Tak było, takie ustawienie. I teraz tak, Góral, czasami chcieliśmy, żeby Bieli wchodził do linii pomocy. O, zróbmy tak. I tutaj w tym ustawieniu chcieliśmy jeszcze zrobić tak, że jest tutaj trzy Bielika. Zmienialiśmy inaczej. Bielik jakby był... Bielik szedł do góry, tak, Bereszyński był w trójce, tak? Ale robiliśmy też takie ustawienie, że stąd Szymański schodził do boku i Moder schodził do boku. Chcieliśmy czasami mieć dwóch zawodników na skrzydle, żeby grać 2-1 z ich prawym obrońcą, z tym... Kraftem, tak. Rozegrać. Tak, daleko kopię. Wiedzieliśmy to, ale jeśli chodzi o sposób gry Szwedów, wiedzieliśmy jedną rzecz, że przy każdym naszym pressingu, czyli jak lewy zaatakuje Zielek czy Seba, to przy delikatnym ryzyku na własnej połowie zawsze zagrają długie podanie. Ich siłą było to, że już rzadko kto gra w Europie 4-4-2, takie klasyczne 4-2, a Szwedzi to grają. I to jest o tyle niebezpieczne, że jak bramkarz, który fantastycznie daleko kopie i wszyscy obrońcy tutaj daleko kopią piłkę, masz dwóch napastników i często grasz na dwójkę stoperów. Bo często tak jest, że dwóch stoperów. Chcieliśmy mieć tutaj trzech zawodników, ale to mogło być w układzie dwóch stoperów i defensywny pomocnik bardzo blisko. Dlaczego? Bo przy zagraniu długiej piłki, jeśli dostaniesz piłkę za plecy, a jeszcze masz kulawego Bielika, tego Glika. Glika. Ale chyba nie tylko, bo tam kulawych w drugiej połowie było więcej. Masz kulawik team, mówiliśmy. Tomek Kulawik. Tak, Tomek, tak. I grasz piłkę za plecy, to jest pojedynek biegowy. Co robi napastnik? Jeden napastnik ściga się ze stoperami i tak, jeśli przegra ten pojedynek, obrońca zagra do bramkarza, okej. Jeśli wygra piłkę, jest sytuacja, tak, strzeli bramkę Grekom. Dwie nawet strzeli bramki, po wykopie od zespołu. Ale co się stanie? Stoperzy biegną z kierunku naszej bramki, czasami odbijają piłkę do tyłu. I to jest drugi napastnik, ją zbiera. Jak za daleko będzie ustawiony defensywny pomocnik, zawsze tą piłkę bierze. Szwedzi w ten sposób grają, zawsze. Delikatna presja na Krafta, długi balon. Jeszcze jedną rzecz, którą robili, dwaj napastnicy. Jeden pomocnik wyciągał tutaj, wychodził wysoko do Krafta, do rozegrania. Jak poszedłeś za nim, to w to miejsce zbiegał napastnik i dostał piłkę tu. Jak grasz na dwójkę stoperów, to jeden stoper musi wyjść tutaj. I jest pojedynek jeden na jeden stoper z napastnikiem. Nie? Także... Pytanie od naszych widzów. Też. Fajnie, bo to wszystko było czytelne. Wiedzieliśmy, jak tu naciśniemy, to będzie to. Także... Dlatego tak Ryan mówi zawsze, że woli Szwedów, bo tak, oni wszystko robią tak samo. Nie? Takie zabawka taka była dla dzieci u nas w Trójmieście, tam przyjeżdżają w Czasowicze, że tak uderzałeś takim młoteczkiem, dzieci uderzają, coś tam wyskakuje ci zawsze. I my wiedzieliśmy, co wyskoczy, jak uderzymy. Tutaj, pytanie też od naszych widzów. Oczywiście cały czas ja sobie monitoruję czata, łapki w górę, bo trener daje tutaj taktyczne show. Utrzymanie na bokach piłki w fazie ataku to było coś, co trenera satysfakcjonowało, bo widzowie zwracają uwagę, że tutaj być może jest do poprawy. Kasz parę akcji fajnych miał, wiadomo, Bereś miał trochę inną pewnie rolę, ale to jest element jakiś do poprawy, jeszcze utrzymanie w bocznych strefach. My chcieliśmy grać w ten sposób. Szwedzi bardzo mocno zawężają pole gry, grasz na mojej przestrzeni. Jak odbierzesz piłkę, jak stracisz u Szwedzi piłkę, od razu są wszyscy gotowi do pressingu i bardzo mocno zawężają. Chcieliśmy po odbiorze od razu grać na drugą stronę. Tak padła bramka, rzut karny z tego był tłok, szybko przegrywałeś na drugą stronę. Zieliński próbował, Modre próbował, czasami ta piłka lądowała na aucie, ale za każdym razem, jak odebraliśmy piłkę z prawej strony, to chcieliśmy jak najszybciej zagrać na drugą stronę. I tam było najwięcej miejsca. Najlepsze akcje właśnie w ten sposób żeśmy robili. Jeśli chodzi o grę na skrzydłach, nam się ciężko grało z tego powodu, że
że jak odebraliśmy piłkę i chcieliśmy budować akcję w tym tłoku, najczęściej nam zabierali. W pierwszym odcinku, nie wiem czy panowie pamiętacie, mieliśmy Marka Papszuna w studiu i analizowaliśmy, czy Bereś zagra właśnie na lewej stronie. On mówił, to nie jest wcale zła opcja i właśnie mówił o tym, że może natychmiast zrobić przerzut na drugą stronę i szybko uruchamiać, że ta prawa noga to nie jest wcale minus. Zatem prawa noga, jak ja mówię, włoska sztuczka, daje się fantastyczną opcję, bo jeśli chcieli presować naszego Bereszyńskiego, a chcieli to robić, to Bereś przy zagraniu od naszego stopera, od Janka Bednarka, robi włoską sztuczkę, czyli tak, wszyscy się przesuwają do pressingu, jest taki mały plac się robi tutaj, a ty z prawej nogi grasz piłkę bezpośrednio do lewego. Mhm. I nasi pomocnicy od razu zbierają tą drugą piłkę, bo my jesteśmy przygotowani na to, oni nie wiedzą, co zrobi. Druga sprawa, jeśli Szymański zrobi, Bereś ma tutaj piłkę, Szymański ma zawsze zbiegać po skosie, czyli na to podanie. Jak Szymański zbiega po skosie czy Moder, to co się robi? Otwiera się podanie do Lewandowskiego. Dużo opcji daje. Moment, kiedy masz tutaj prawonożnego zawodnika, nie? Kiedy Bereszyński, było wiadomo już, że zagra, bo czytałem taką też trenera wypowiedź, że dość szybko po tym meczu ze Szkotami, nawet chyba w samolocie z prezesem Kuleszą, wyciągnął trener kartkę, gramy tak. Tak, i tak to się już nie zmieniło. Wiedziałem, że plan z Recą nie wypali, bo ze Szkotami mu ciężko szło i wiedziałem, że tu będzie jeszcze wyższy poziom. To była jedna odpowiedź dla mnie. Druga odpowiedź była taka, że nie mamy Salamona, Bartka Salamona. Dlaczego Bartka chciałem? Bartek dobrze broni, rozumie taktykę, bo był we Włoszech długo, ale też zaczyna wiele akcji tym przerzutem na drugą stronę. Tam wiedzieliśmy, że tam będzie bardzo dużo miejsca. Jak będą presować, nas zagramy do Bartka, to Bartek uwolni się podaniem długim na drugą stronę i tam będzie dużo. I żaden stoper w ten sposób nie gra. Próbował Bielik w Szkocji. Pamiętacie, ta piłka często na aucie lądowała, nie? Salamon, Bartek miał to fantastyczne. Dużo mówimy o tym, co działało, a co nie działało. Co trener widzi po tym meczu? Nie wiem, na Piotrka Zielińskiego też spadły gromy za pierwszą połowę, lekko niewidoczny, trochę pogubiony. Nie, to jest tak, może dać najlepszego artystę na skrzypcach, na skrzypkach, ale on potrzebuje też otoczenia, tak? Potrzebuje też dobrych artystów wokół siebie. Fortepian lepiej, jedni grają, drudzy tak, noszą, tak? Chodzi mi o to, że Piotr się odnajduje w grze, kiedy jest gra na małej przestrzeni, kiedy wszyscy potrafią grać kombinacyjne. To był taki mecz, że tej kombinacji było trochę mało, ja sobie zdaję z tego sprawę. Jak będziemy, dlatego chcę mieć minimum 4 zawodników kreatywnych w każdym składzie, bo wtedy możesz tworzyć grę. Jak masz 4 kreatywnych, ale bardzo kreatywnych zawodników, tak najlepiej zbudowane są zespoły. Oczywiście, jak masz 5-6, to się łatwiej gra, tak? No tak. Każdy z piłką zrobi wszystko, tak? I o to chodzi. I Bzielek, jak my będziemy lepiej utrzymywać się przy piłce, będziemy dłużej grali tą piłkę i będziemy też wychodzić z trudnych sytuacji, bo Bzielek potrafi wyjść z trudnej sytuacji, ale wielu zawodników ma z tym problem, nie tylko w naszej reprezentacji, na całym świecie. Artyści wychodzą z trudnych pozycji. Jeśli my będziemy utrzymać piłkę, Bzielek wokół siebie będzie miał dużo zawodników opcji do grania, to Bzielek będzie grał tak. Jeden z tych kreatywnych zawodników, trenerze, nam wypadł teraz. I zastanawiam się, bardzo ważny piłkarz, tak jak trener mówił, Szymański schodził na lewo, Moder był bardzo często pod bramką rywala. Stwarzał duże zagrożenie. Gdyby trener w tym meczu nie miał Modera, to kim by go zastąpił? Bo mówił trener o Kapustce, zastanawiam się właśnie, nieprzypadkowo wspomniałem wcześniej Klicha, gdzie trener na przykład widzi Klicha, czy jednak niżej, czy na przykład w tej samej roli. Ja Klicha widzę właśnie w roli takiego, jak tutaj Góral grał u nas na pozycji, czyli był Bielik, był Moder i było takie trójkowe ustawienie, bo był taki moment, że budowaliśmy grę w ten sposób, że tu był Bielik wyżej, Moder i Góral. Ja Klicha widzę tutaj, na tej pozycji. Klich fantastycznie tworzy przestrzeń. Klich to jest szkoła Bielcy. Ja nie ukrywam, że... Dużo biega do trójkątów. Cały czas praktycznie biega, jest ale jednym z... Atakuje wolną przestrzeń. Co się dzieje? Jak ty masz piłkę tutaj, Klich atakuje wolną przestrzeń, to tak. Jak nie pójdzie za Klichem pomocnik, a w tym czasie ten jedna wchodzi do środka, jak nie pójdzie, to zagrasz do Klicha. A jak pójdzie, otwiera się tutaj mnóstwo miejsca do grania. Dlatego ja lubię zawodników, którzy grają dobrze od piłki, czyli wykonują ruchy. Dlaczego w Legii chciałem Kapustkę, dlaczego chciałem Karbownik dobrze umie grał, dlaczego Bogusz umie dobrze grał, bo to są zawodnicy, którzy wykorzystują wolną przestrzeń. Ja nie chcę zawodnika, że ty grasz do mnie, do ciebie. Bo to najłatwiej zabrać piłkę takiej drużynie, tak? Okej, jak jesteś w Barceloną, to możesz tak grać i się przesuwać podanie po podaniu. Ale ja chcę zawodników, którzy będą wykorzystywać to. Zielek to świetnie robi. Tutaj Radek wywołał Jakuba Modera. Jakieś najnowsze wieści? Wiemy oczywiście, zerwane więzadło przednie. Co dalej? Jaki jest plan na jego leczenie? Plan jest taki, że przejdzie zabieg najprawdopodobniej we Włoszech u profesora Mariani, tak? Jest taki Villa profesor. Stewart, Rzym, Pier Paolo Mariani. Tam. Wróci do siebie, do Brighton. Będzie tam przychodził rehabilitację. Toczyliśmy starania, żeby przyjechał do Poznania, tam jest świetna opieka, Ganowski między innymi, taki fizjoterapeuta, on leczy wielu piłkarzy, robi to świetnie. Na razie nie ma na to zgody klubu, dyrektora sportowego, wczoraj toczyła się rozmowa, z prostego względu, że bardzo dużo pieniędzy inwestują w swoją opiekę zdrowotną w klubie i mówią, że no co prezesi powiedzą, że wysyłacie zawodnika, drugiego zawodnika, który wart jest dla nas tyle funtów, a wy wysyłacie go do Polski na rehabilitację, to po co my mamy tą rehabilitację? Ale zastosuję miękką presję, pojedzie
przyjedzie, pobędzie tam, czasami przyjedzie do Polski. Oni mówią, że my nie chcemy go szybko wyleczyć, my chcemy go dobrze wyleczyć, a my potrzebujemy szybko wyleczyć. I to szybko jest, i dobrze. Szybko i dobrze. I teraz musimy znaleźć złoty środek, także z nim tak sytuacja. Jest też ta szkoła otwocka i falenicka, bo mówi się, że im młodszy, tym gorzej de facto leczy się przednie więzadło, że nawet jest siedmiokrotnie większe prawdopodobieństwo ponownej kontuzji. Nie znam się na tym, pewnie nikt z nas się nie zna dokładnie, ale to pewnie są bolączki Brighton między innymi z tego powodu, że być może będą chcieli wydłużać. Tak, bo teraz każdy walczy z czasem, każdy miesiąc dla klubu zawodnik nie gra, no to są koszty, prawda, i się nie zwracają. Ja widziałem, już byłem świadkiem, pierwszy raz widziałem, jak zawodnik zrywa wiązadło w tej samej nodze i to wiązadło sztuczne, wydawało się nie do zerwania. Był to Przemek Trytkow, Jagiellonii, Białystok. Pamiętam ostatnie sekundy treningu, takiego dziadka mieliśmy w kole i on tak się bardzo mocno zaangażował, wracał już po kontuzji, już było wszystko okej, lada moment miał wrócić do składu. I w pewnym momencie zaczął płakać. Mówi, ojej, co się stało? Mówi, chyba zerwałem wiązadło. A ja mówię, które? No w tym kolanie, co operowane było. Ja mówię, Przemek, ale nie da się zerwać tego. On mówi, ale boli mnie tak samo, jakbym zerwał. Co się okazało, zerwał to wiązadło. Bartek Kapuska, wiązadło, tak? Jak on miał jeszcze dwa razy, Bielik, tak? Tak, no lista jest generalnie bardzo długa tak, tych piłkarzy. Jak rehabilitujesz jedną nogę, to odciążasz automatycznie, obciążasz jedną, a tą chorą odciążasz i później dysproporcje się robią. I jak za szybko później chcesz wrócić, ten mięsień jest za silny do wiązadła. Skąd się biorą problemy często? Zawodnicy przesadzają na siłowni. Wiązadło rozciągną mięśnia. Każdy mięsień jest, powiedzmy, takie jabłko i na czym się musi zaczepiać. I mięsień bardzo łatwo zbudować, silny mięsień, tak? Bo to powiększają się te włókna mięśniowe, on się robi większy i tak dalej. Ale problem jest taki, że ten mięsień się robi mocniejszy, ale włókna, rozcięgna, one się bardzo wolno wzmacniają. I te mięśnie są za szybkie w stosunku do tych rozcięgnięć i są największą przyczyną kontuzji. I to bardzo szybko. Jak zawodnik przepakuje za mocno, bo tak jak ty. No ja dlatego jestem jedyny bez marynarki, bo się żadna, na żadną się już nie mieszczę. To jest przyczyna kontuzji. I wszystko musi być pod kontrolą, wszystko być mądrze budowane, bo w przypadku Kuby Modera też jest taki plan, bo Kuba jest wysokim mężczyzną, fajnie zbudowanym, ale jeszcze tam parę kilogramów mięśni by mu się przydało, złapać, tak? I też jest plan taki, żeby go też zbudować w tym czasie, tak? I będzie trochę na to dużo czasu, żeby... Trochę jak Gorecka. Jak to? Gorecka. Ale mówię Gorecka. Podczas pandemii przyładował, tak. Jak on jest przypakowany teraz, nie? No to gorzej, że idzie mu z dyspozycją w meczach reprezentacji. No, ale... To, o czym trener mówił, Arek Milik po 4 miesiącach za pierwszym razem wrócił bardzo szybko. Za drugim razem 5,5 miesiąca, już nieco dłużej, ale myślę, że on sam już chciał nieco wolniej to robić. A z czysto ludzkiego punktu widzenia rozmawiał trener z Kubą, bo taki wrzucił swój post oczywiście na Instagramie. No przebijało tam, no może nie rozpacz, to jest złe słowo. Tak. Kontakt z Kubą cały czas, z jego menadżerami też. No jest bardzo rozgoryczony, no bo szansa życiowa jedzieć na Mistrzostwa Świata. A ta szansa nie uciekła, tak? No nie, jeszcze nie, dlatego ja jeszcze widzę nadzieję. Zresztą doktor Jaroszewski mówi, że jeśli robić by to metodą taką, że z rozcięgna rzepki wytniesz kawałek tego ścięgna i to zrobi z tego wiązadło, to bardzo szybko się leczy i bardzo, co najważniejsze, bardzo szybko się organizm adoptuje do tego, bo to jest wszystko naturalne twoje i to jest bardzo mocne. Mówi, że to bardzo by przyspieszyło ten zabieg. Nie wiem, jaką metodą będzie. Tylko, że Anglicy podobno chcą... Właśnie chcą tą drugą. Chcę mieć na długo Modera, a nie na przygotować na mistrzostwa. No właśnie dlatego tutaj też jest, klub też ma coś do powiedzenia, bo to jest jednak ich zawodnik, tak? To jest ich pieniądze, ich zawodnik, mówiąc brutalnie. Zapłacili za niego 10 czy 12 nie wiem, tam milionów, a dzisiaj po tym czasie, no dzisiaj nie wiem, tak szaleją te ceny w Anglii, to on dzisiaj, nie wiem, jak byle jakiego piłkarza za 40 kupują, to Kuby też mogą za 40 sprzedać za chwilę gdzieś. Tak, rozkręcał się niestety. Kuba też jest taka teoria, nie wiem na ile prawdziwa, ale stawia specjaliści od tych spraw, że często kontuzje, jeśli chodzi o więzadła, takie poważne w piku piłkarz odnosi, bo czuje się tak pewnie, że jakby dociera do swoich limitów też, nie jest czasami organizm jeszcze tak przygotowany. Kontroluje do końca. I do końca nie kontroluje, bo jest taki po prostu mocny. Wielkoszyński, świętej pamięci, zwykł mawiać, że jeśli jesteś w optymalnej formie, w szczytowej formie, to jesteś krok od kontuzji, bo wszystko jest ponapinane na maksa, już się więcej nie da. I jak się organizm broni? Musi coś strzelić, tak? Jak, nie powiem do czego, jak za dużo wody, nawet jakieś takie zabawy mieliśmy, bo tam się na podwórku bawiliśmy, jak się za dużo wody nalało, się zawiązało, tak się robi taki balon z tego, no to tak. W którymś momencie lałeś, w którymś momencie to pęka. Tak samo jest organizm. Arek Milik bez kontaktu, jedna i druga. Bartek Kapuska. To też o czymś świadczy, że jednak faktycznie, kiedy jesteś, nie wiem, nabuzowany, tak,
przygotowany na maksa, to czasami jesteś być może za blisko tej granicy. Trenerze, powoli zbliżamy się do końca, Wrócę tylko do tego pytania, bo odbiliśmy do Zielka, ale ogólnie o to, co trener widział w meczu ze Szwecją i chciałby jako ogół w następnych miesiącach popracować na sucho, a później przełożyć to na drużynę. Co tam jeszcze nie działało? Mieliście mało czasu, trener wszedł w butach praktycznie od razu i trzeba było wyjść na galowo na Szwecję. Co przez ten czas już taki spokojniejszy można poprawić w trakcie, nie wiem, Ligi Narodów? Chciałbym generalnie cały czas, ja to tak nazywam na swoje potrzeby, geometrią ustawienia, żebyśmy jeszcze bardziej kompaktowo bronili, żebyśmy bronili na małej przestrzeni, ale też żebyśmy jeszcze skutecznie budowali ustawienie, jak mamy piłkę, żeby było więcej opcji do podania, bo często jesteśmy skazani na jednego zawodnika i to trzeba bardzo precyzyjnie wykonać podanie, żeby ta piłka do niego dotarła. Za mało opcji jest bez piłki i ruchu, tego o czym mówiłem tutaj. Jak będzie więcej możliwości podania, to będzie łatwiej nam utrzymać piłkę. To są takie dwa elementy. Ta geometria ustawienia w defensywie, żeby te linie proporcjonalnie funkcjonowały. W pierwszej połowie najgroźniejszą akcję zrobili, kiedy zagrali piłkę między lewym a nie pamiętam, tam był kto, Moderek albo Zielk, między Zielkiem, jednym podaniem nas minęli, żeby takich sytuacji unikać, żeby jeśli ktoś ma stworzyć swoją sytuację, to musi się napracować, żeby nie dawać im łatwych sytuacji, bo Wojtek, jak ktoś ma trudną sytuację, to poradzi sobie z każdym strzałem, ale jak stworzysz taką sytuację dla przeciwnika, że Wojtek będzie na wprost bramki i cała bramka otwarta, to będzie mu trudno, tak, żeby przeciwnik oddawał strzały z trudnych sytuacji. A ile masz ludzi do takiej gry na dzisiaj? Do kombinacyjnej? No, znaczy to tak, no kto, no kreatywny, to sami wymieniajmy, no tak, dzisiaj jest Zielek na pewno, jest Szymański, był Moder takim zawodnikiem, no Góra raczej, że Klicha też można. Klich, tak, Klich, no Lewy wiadomo, Milik potrafi też kombinacyjny, Piątek bardziej taki list pola karnego, utragenio nasz. Kto jeszcze taki kreatywny z tych, co, no Karlinety, który nie był, też może być takim zawodnikiem, Bielik może Bielik być takim zawodnikiem. Kozłowski. Świder też może być, tak. Żurek nie, Żurek to taki bardziej jest, powiedziałby, a wydał ci może, koń. Tak. Ja nie lubię tego określenia, kłopoty bogactwa, ale kłopoty zasobności mogą być. To znaczy masz wielu piłkarzy, których możesz wykorzystać i masz możliwość manewru kadrowego też. Ja powiedziałem się kolacji, że no, no mistrzostwa wtedy mówiłem, pojedzie tylko 23, no dzisiaj było 33 powołanych, także tu będzie duża rywalizacja o to, kto pojedzie. Bo... A 23 było w blokach na tej liście jeszcze. Tak, no i to jest naprawdę duży będę zagwozdka, dlatego musimy jasne kryteria mieć. Pierwsze kryterium to musisz grać regularnie i dopiero o tym rozmawiamy, czy w ogóle na ciebie możemy. Ale wielu selekcjonerów jednak nie dotrzymuje tego, bo ma swego piłkarza, który zrobił mu eliminację, który zagrał gdzieś tam. To jest trudne. Nie wierzę w to, że nie grasz i do widzenia, wszyscy pamiętają, że pół roku temu zbawiał tę reprezentację. Janusz, kiedyś byłem w Zagłębiu Lubin i przyszedłem tam, byli tam daleko. Jakieś miałe porównanie 11, z reprezentacji do Lubina. Temat, wiesz, takie brutalne porównanie wtedy mi powiedzieli, ale życiowo prawdziwe i sprawdza się w 100%. No i zdobyliśmy mistrzostwo Polski. Miałem utrzymać ich tylko w lidze i w ciągu 3 lat zbudować zespół, który powalczył puchary. W pierwszym roku zdobyliśmy mistrzostwo, a we wrześniu już mnie, w październiku już mnie zwalniali. Ja mówię, ale jak my? Przecież miałem tu pracować w trzecim roku dopiero puchary. A tu mistrzostwo zdobyliście, tak łatwo mnie zwalniacie. A wtedy Mariusz Bober, są fantastyczny człowiek, mówi do mnie, mówi, Czesiek, ale my już ci za mistrzostwo zapłaciliśmy. To jest tak samo, wiesz, i tak. Jest takie brutalne, no nie możesz żyć przeszłością, no nie możesz cały czas. Nie, ale wiesz, nasza rozmowa, dyskusja o Kubie Moderze, jego zasługach i tak dalej, i tak dalej. I nie wierzę, że gdyby był gotów na 70%, to pojedzie. Mam odpowiedź. Jak 27. No. Proszę? Pojedzie jako ten 27. Jeżdżę. Ja mu kibicuję z całego serca, żeby pojechał. Ja też, no bo... Ale trenerze, jeżeli mogę, a propos tej selekcji jeszcze, bo tak spojrzałem, byłem zdziwiony, że w drugim meczu trener wykorzystał tylko dwie zmiany, to znaczy ta w przerwie Krycha i 89. minuta Zielińskiej. Rozumiem, że na tyle dobrze to funkcjonowało, ale takie pytanie się pojawiło na Twitterze wczoraj. Który z zawodników podczas grupowania, z tych, którzy nie zagrali, nie dostali szansy, tak? Zrobiło panu duże wrażenie podczas treningów. Znaczy większość zawodników znałem i jak gdyby nie było dużego zaskoczenia, bo wiedziałem, że to są świetni piłkarze, ale największe zaskoczenie, takie in plus, to był Tomek Kędziora. Spodziewałem się, że będzie, że to będzie to całe zamieszanie i tak dalej. Bardzo trudna sytuacja, że przyjedzie taki troszeczkę nieprzygotowany. W reprezentacji tak nieszczęśliwy okres, miał wiadomo z jakich względów przez ostatni człowiek, czas. Fantastycznie na treningach się prezentował. Pamiętam ten trening wyrównawczy, pomysł, że ze Szkocją. I dzień wcześniej też nie trenował z drużyną, bo ci, którzy grali, tylko trenowali rozruch, a Tomek coś innego robił. I
mówię do niego: Tomek, mówię, świetnie wyglądasz. Mówię, trenerze, ja jestem gotowy. Ja mówię, wiem, wiem i będziesz na ławce w meczu z tym, ze Szwecją. Nie mogę ci powiedzieć, że będziesz grał, ale może być taka potrzeba, że wejdziesz albo na prawą obronę, albo na stoperze może zagrać, bo on też grywał tak wczoraj, też zresztą w Lechu grał na stoperze w Grudziądzu. I powiem, takie najmilsze zaskoczenie to on, a taki najsmutniejszy widok to Seba Szymański, jak przyjechał, był zmasakrowany, bo to, co się działo, ta nagonka taka na niego. Gdzie są ci wszyscy dzisiaj, kto mówi, że nie przyjeżdżał, żeby nie połowywał wszystkich z Rosji? A był najlepszym naszym zawodnikiem, tak? Może najlepszym? Ja myślę, że jeden z najlepszych, no tak, nie chciałbym tak jak mówić. Ale czy on ma jakiś plan na dalszy? Ma, wiem. Chce z Rosji wyjechać, chce grać, zostać? Hiszpania? To może by tak ty chociaż tak nakierować? Hiszpania, ale nie te kluby, o których wy mówicie, także no każdy dobrze gra, tutaj wiąże dziennikarzy. Ale dobra przeprowadzka, Rosja, Hiszpania. To jest mój konik. Tak, takie top 5, czy jednak? Włodar, nie. Dobra, okej. Top 20, no. Jakoś mi przysmoży żelazkie. W ten sposób. Tak, ale... Okej, ale już mamy dobre naprowadzenie. Najbardziej przykry widok to dwa dni. Pamiętam, jeszcze był taki gdzieś tam artykuł, że atakował ktoś Roberta Lewandowskiego, czy będziecie rozmawiać z Sebastianem i tak dalej o tej sytuacji, że powinien wyjechać. Takie, no, takie śliskie pytania, bo no, co ten robi, biedny ma powiedzieć. I patrzyłem na tego Szymka, leciał do nas praktycznie bez snu, bo w niedzielę grał mecz, przyjechał bardzo, bardzo zmęczony. I mówię: Szymuś, co się stało? Gdzie twój uśmiech? I mówi trenerze, zmęczony, a następny dzień znowu taki sam. Pojechaliśmy do tej Szkocji i wiedziałem, że nie jest gotowy jeszcze, żeby od początku grać, bo jeszcze był zmęczony po meczu, po tym wszystkim, wszedł tam na końcówkę, ale rozruszał drużynę, tak? Już w Szkocji, dał dobrą zmianę. I po meczu wiedziałem, że on będzie grał w pierwszym składzie. Przyjechał do taty. Jest tatą Martinez i dla niego tato Czesław. No trochę jest tym. Jest taki synek, ale no... Ale to nie za złego, no trzeba mieć swojego. To jest taki... Jeden trener. Spałeś mu wiele razy i nie zawiódł. Pierwsze zgrupowanie w kadrze U21 przyjechał z Kopaczem. Oni byli 3 lata młodsi od tych najstarszych zawodników. To jest dużo w tym wieku, 19 lat masz. Ojej, to oni dzieci. Z Kopaczem za rączki chodzili, takie dzieciaczki, w ogóle z innej bajki. Małe karakany, takie dwa. I tak ten Kopacz się słabo po polsku. I tak się z niego patrzył, co to jest? Jak obserwowałem... Jak do nich mówię, Kinderball, chodźcie do mnie. Kinderball, jak mówię. Obserwowałem go w Arłamowie, kiedy Adam go w sumie nie powołał na reprezentację. Rzeczywiście był taki bardzo wycofany, gdzieś on taki boku, jest. On zamyślony. Pewnie, ale zobaczyłbyś go w Chavez potem, po awansie z Portugalii. Byłem w Chavez. Byłeś, ale było nas trzech, wiesz o tym. No, ale nie, byłem. 3 osoby tylko wierzyły w ciebie. Wieczorem, mówię, wieczorem. No, się jakieś, a wieczorem dość mnie Chavez, Chivas. Obudził premiera, bo tam premier Portugalii notował w nas i policja uspokajała właśnie. Szymański? Nie. Ale ja też tam byłem, żeby to na jasność. No, to się nadaje do prasy. Trzeba rozwinąć tę sytuację. Okej, no dobra. Tutaj taką delikatną kurtynę. Trenerze, na koniec jedna rzecz, bo czas leci szybko, jak sami widzimy. Od lutego to praktycznie prehistoria. Finiszujemy, obiecuję. Ale niekoniecznie leczy rany. Chciałem, być może to jest też dobry moment, żeby ostatecznie też tę historię zamknąć. Była ta potyczka z dziennikarzami po meczu. Jakaś jest taka w trenerze refleksja, być może niepotrzebna. Nie wiem, może powiedziałem za dużo, może złe słowa. Ludzie cały czas o to pytają, więc ja też chcę o to może zapytać. Nie do tego. Ja chętnie na to odpowiem, wiesz? Mhm. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś mówi, że dzwoniłem 700, czy 1000, czy 2000 razy do Forbicha, czy w Forbidomie. Ja z tym nie mam problemu, to są fakty. Ja z tym nie dyskutuję, tylko ja mam problem z czym innym. Ja nic złego nie zrobiłem, a ze mnie robi się kryminalistę. Mam tylko z tym problem, z niczym więcej, wiesz? Możesz mnie zawsze o to zapytać, o Forbicha, to ja ci powiem. Tak, dzwoniłem, rozmawiałem i tak dalej, ale z tego nic nie wynikało. Ja mam tylko jeden problem. Ja z Januszem rozmawiałem w 2010 roku, rozmawialiśmy tam w MKOL-u. Pamiętasz, Janusz, jeszcze w Orężu byłeś. Dwa fotele. Dwa fotele, taki problem. W MKOL-u nie, ktoś... w Gdyni rozmawiałem. Nie, ale też w MKOL-u rozmawialiśmy. To już mamy dwa kontakty. Dwa kontakty. A dzisiaj trzeci. Tak, wyciągnął nam. Policzyli, też byśmy trochę z tym Ryszardem, także nie powiedziałeś. Bo każdy dzwonił, wariat dzwonił. Bo każdy miał. I wiesz, Łodar, ja nie mam problemu z tym, jeśli ktoś rozmawia o tym, ale nie mów mi, nie wmawiaj ludziom dookoła, że ja jestem jakimś kryminalistą przez ten, a narracja była taka. Ja dzisiaj, wiesz, co mi najbardziej boli? Jeśli krytykujesz ty mnie jako, ty, jako dziennikarz, czy tutaj Radek, sorry, Radkiem nie jestem na ty, ale powiedziałem... Tak, złe wybory, coś, nie, tak, taktyka. Ja to wszystko przyjmuję, mogę się z tobą nie zgadzać. Ja wiem, że to jest twoja rola, ale nie oceniam jako człowieka, bo ty o mnie nic nie wiesz. Ty o mnie nic nie wiesz. Słuchaj, wiesz, co jest najgorsze? Jeśli nasz celebryta, wiesz, nie będę bez nazwiska domyślić się, o kogo chodzi, ocenia, mówi o moralności, że moralnie nie powinienem być trenerem i tak dalej. I mówi to człowiek, który w Zatoce Miss Alfonserki, w Zatoce Sztuki grasował w Sopocie i mnóstwo innych głupot narobił, łącznie z tym z molestowaniem rzeczników klubów, rzeczniczek klubów i tak dalej. I on mnie ocenia moralnie, to jest były piłkarz.
to ja tego nie akceptuję. Stary, ty się nie odzywaj na ten temat. Tego nie mogę sprawić, nic więcej. Bo mówiłeś... Taki przykład Włodar. Znamy się długo, z Januszem jeszcze dłużej. Każdy z nas wie o sobie dużo. Nie wszystko o wszystkim mówimy. Tak, tak samo wy dziennikarze, też macie swoje grono, robicie jedne rzeczy lepiej, gorzej i tak dalej. Też o sobie wiecie dużo, o czym później nie rozmawiacie na wizji, tak? O mnie możecie rozmawiać, tak? Bo jestem trener, możecie o mnie mówić. Ale jak ja zapytam o wasze relacje, to takie czy takie, to jest obraza majestatu. Właśnie można dotknąć w ogóle. Wy jesteście dziennikarze. Szanuję waszą pracę i nie zamierzam już więcej tego komentować. Pytasz mnie o Kurowskiego? Nie, dzisiaj pewno, gdyby dzisiaj miał to samo zapytał, to bym to inaczej opowiedział. Ale w tamtym momencie... Wydaje mi się, że Jackowi chyba chodziło o nie o taktykę, tylko czy personalia się zgadzały, ale to jest tylko mój domysł. Nie chcę tego też roztrząsać. Ale Al Capone trzeba zacytować tutaj. No, ja wiem, dziennikarze się nie strzela. Nie, Janusz, ja nie... Absolutnie rozumiem stan, w jakim jesteś po meczu, gdyby bardzo nie... pobudzony. Janusz, ja nie miałem takiej chęci, żeby się komuś odgryzać po zwycięstwie. Ja byłem, wiesz, przyjemnie nastawiony, rozmawiałem chwilę z Marcinem Fetkiem wcześniej. Normalnie rozmawiałem z uśmiechem na twarzy. I wiesz, kończę wywiad z Marcinem. Musiał cię zdenerwować. No i tak, i pierwsze pytanie, nie, że fajny mecz zagraliśmy, tylko że zaskoczył pan drużynę swoim ustawieniem. Takie pytanie jest. No wiesz, pamiętając jeszcze, wiesz, zaszłość, bo z Kurowskim znam się nie od dziś, tak? Dwa miesiące wcześniej rozmawiałem w wywiadzie, cały czas na kontrze, a to cały czas wokół jednego się kończy, kręci wszystko i tak dalej. I takie pytanie ci zadaję, tak, gdyby to pytanie zadał, wiesz, nie wiem, inny dziennikarz, to by to inaczej odebrał, ale nie on akurat. Także nie mówię, że to było dobre, że była pełna jasność, tak? I nie będę więcej tego robił, nie będę w ten sposób się zachowywał, bo to nie jest mój styl. Ja nie rozmawiam w ten sposób z ludźmi, z dziennikarzami. Wczoraj w Grudziądzu mówią, kurczę, tak mówią, że pan taki i owaki, a pan taki fajny, sympatyczny. Nie mogę się opędzić od tych ludzi dookoła, bo to było sympatyczne, bo ja taki jestem, tak? Sympatyczny. Ale jak to mówiłeś, wybaczam, ale nie zapominam. Tylko jedna rzecz, że Jacek na pewno nie miał złych intencji, jeżeli chodzi o to, bo rozmawiał wcześniej z Wojtkiem Szczęsnym i z Lewym. I oni mówili po prostu, że nie zakładali, że tak wyjdziemy w takim ustawieniu z tą hybrydą i tak dalej. To miał skrót myślowy jest. Tak, ej, ale tak, wiesz, ja nie znałem kontekstu, nie wiedziałem, co wcześniej Szczęsny powiedział, że Wojtek wypuszcza i tak dalej. Ale wiesz, no pierwsze pytanie do mnie jest, ja rozmawiam i wiesz, zaczyna nie od gratulacji, czy tam, nie wiem, powiedzieć, że fajny mecz zagrać, nie musisz mnie chwalić, nie chcę tego, chwal drużynę po takim meczu. A ty mówisz, że ja wylosowałem skład z kapelusza, nie wiem, z tego zdrabki wylosowałem, tak? No to tak nie jest, nie? Okej, myślę, że tutaj gdzieś w pewien sposób akurat to pytanie to był jakiś błąd w komunikacji, moim zdaniem. Woda, gdybyś ty o to zapytał, nie byłoby tej sytuacji. Ja mówię, to się nawarstwiało, wiesz? Ja mówię, nie znam tej przeszłości. Nie jestem przyjaciół z nim, ja nie muszę z każdym być, mówię, Franek Smuda, przyjaciół, ale troszeczkę szacunku oczekuję tak samo. Chcesz być szanowany, musisz innych szanować. Ty mnie nie szanujesz, przyszedł moment taki, że no, emocje zagrały. Jak ale wiesz, czasami dziennikarze się chwali za ostre, bezkompromisowe, nawet bezczelne pytania, wiesz? I akurat nie. Jacek nie należy do grona tych dziennikarzy, ale... Każdy ma swoją słabość, chce błysnąć, prawda? I nie sztuka zapytać, trenerze, gratuluję, wygrałeś pan. Sztuka zaczepić pana o to, że on może pan lepiej mógł wygrać, a może wyżej, a może jakoś tak. No, w sumie nie ma o czym mówić. Jeszcze raz. Nie mam z tym problemu. Możesz mówić o mnie, czy tego powołałem źle, czy dobrze, czy no wiesz, Darek Dziekanowski, wiesz, no mój idol z 90 lat, wiesz, byłem w Legii, no cały czas wszystko, co zrobiłem, wszystko było źle. Nawet jak wygrałem, to wszystko było źle. I teraz on coś moralizuje. Akurat on, ty wiesz o nim najwięcej, co wyprawiał w Bukareszcie, ja wiem. Fontannę i tak dalej. Wiesz, i całe jego życie to mem generalnie. Mając taki talent, on powinien grać na poziomie Maradony, bo taka jest prawda. To był taki, talent. Wielki talent, wielki. A nie grał. Dlaczego nie grał? No bo nie grał. Wszyscy wiemy dlaczego. I on dzisiaj tutaj moralizuje. Nie chcę podawać nazwisk, ale akurat o nim powiem, bo pytano mnie wiele razy na ten temat. Jeszcze jak w Legii byłem, wiesz, a ten Dziekanowski z tobą jedzie, mówię, słuchajcie, nie powiem na niego słowa, bo to mój idol z młodzieńczych lat. Ja byłem zakochany w jego chodziło się na Dziekana na Legii. Było. Chodziło się na Dziekana. I dzisiaj, okej, on ma prawo mnie krytykować, ale Dziekan, rób to mądrze, okej? Jak chcesz mi dowalić, to rób to mądrze, nic nie mów też te następne o moralności. Czyli jak rozumiem, tutaj... Wojny nie ma, Włodar, wojny nie. Nie, chodzi mi o coś innego. Trener uważa, że został zaatakowany personalnie i dziennikarzy też można pouczać, o tak. Włodar, zobacz, co się dzieje na świecie, wiesz, doświadczeni trenerzy, zobacz, co zrobił trener szwedzki po meczu z Czechami, było pytanie o styl, że brzydki styl i tak dalej, zobacz, co odpowiedział trener Szwedów, doświadczony trener, tak, pracuje z reprezentantem 8 lat, nie wytrzymał, coś odpowiedział dziennikarzowi. A co Mourinho ostatnio powiedział? Co Mourinho powiedział, to jak ja bym tak powiedział, że zadałeś gówniane pytania i tak dalej, to wiesz, jaka była awantura tutaj? Ja się szczerze... Ale wiesz, co Mourinho powiedział? Zobacz. Mecz się nie kończy, jest jeszcze konferencja prasowa. Tak, ja wiem. Czyli grasz dwa razy po 45 minut.
perfekcyjnie ustawiasz, jeszcze musisz dograć, ale nie ma trzeciej połowy, ale z ugrywka. Trenerzy zaczynają się bronić, wiesz? Nie, widzę, że to jest... Zwróć uwagę, to jest trend, tak? Klopa możesz cytować, każdego wielkiego trenera, ja się absolutnie do nich nie porównuję. Tylko jedna rzecz, że dziennikarz to też nie jest święta krowa, tak? Jak mówię, czasami zadasz pytanie, niewygodne dla mnie, to ja na nie odpowiem na tyle, na ile będę potrafił. Ale są pytania, no, na które się nie odpowiada, albo się odpowiada, tak jak powiedział. Można po prostu jednym słowem odbić piłeczkę i trener uważa, że to jest absolutnie... Udar, raz na jakiś czas tak, ale ja nie chcę być w żaden sposób kojarzony, że ja w jakiś sposób dziennikarzem pracuję w piłce, nie wiem, ponad 20 lat na poziomie ekstraklasy, w różnych klubach i tak dalej. Nigdy poza, o, raz miałem z tego, zwróciłem uwagę temu o długich włosów w Bielsku, ale później następny przy pierwszej pracy pojechałem do Chorzowa na jakiś mecz z Pogonią. Tak, zobaczyłem, że jest na konferencji, zaprosiłem go do siebie, przeprosiłem, że za emocje i tak dalej, i tak dalej. I do dzisiaj mamy fajne relacje, gdzieś tam się spotykamy, witamy się, rozmawiamy. Nie ma problemu, że jak się z Kurowskim spotkam, porozmawiać i wytłumaczyć moją reakcję, z czym ona była spowodowana. Jeśli będzie chciał ze mną porozmawiać, nie zrobię tak, że z tobą nie rozmawiam. Nie, zadzwoni ktoś do mnie i mówi, chcesz, to zrobimy tak, że już Kurowski nigdy z tobą nie będzie rozmawiał. Ja mówię, nie, w ogóle ludzie nie mówcie do mnie w ten sposób. Mówię, nie chcę takich rzeczy. Mówię, nie? Ja z każdym będę rozmawiał. Mówię, tym bardziej, jak wiem, że nie darzy mnie sympatią, nie mówię o szacunku, tylko sympatią, to tym bardziej będę z nim rozmawiał, bo mnie zadawał trudne pytania, ja będę mógł pokazać, że ja potrafię odpowiedzieć na nie. Czyli gdzieś tam karabin masz, na razie będzie schowany. Nie jest schowany, są same ślepaki, wiesz, także... Z tego mamy dobrą nazwę programu, nie, okay. Nie o sprawach... Ale chcieliśmy przede wszystkim pogadać o piłce. No, wiem, że to pytanie krąży, bo wiele osób mnie o to pytało, że... Patrzę na czat i wiem, że po prostu, no... Trudno to omijać, prawda? Tego odpowiedziałem na tyle, jak potrafię. Jasne. Rady pana Janusza zawsze przyjmę jako złotą monetę, bo zawsze... Ale to Al Capone powiedział, nie ja. Że nie strzelamy. Ty też jest taki Al Capone mediów jesteś, wiesz? Także... O, dziękuję, Czesław, nie przesadzaj. Nie demonizuj. Tak mówią na ciebie, pan Janusz. Ale no. Jak mówią, to... Panowie, no. 90 minut, czyli praktycznie jak mecz sobie pogadaliśmy. W większości zdecydowanej o piłce. Mam nadzieję, że... Trener w naszym studiu czuł się dobrze. Zapraszamy w przyszłości. Na jakiś czas dajemy spokój, żeby trener mógł popracować. Ja też chcę już, to jest ostatni wywiad i chcę się skupić na pracy, bo ja po prostu nie to, że kogoś nie szanuję, tylko po prostu nie mam czasu na to. Wiele, każdy dzwoni, każdy chce się spotkać, każdy porozmawiać, a tylko pół godziny i to tak każdy pół godziny, a... Zrobiło się półtorej. Półtorej się zrobiło. No, tak planowaliśmy. Niemcy, Grecja, później Stany. Taki jest najbliższy kalendarz. Mogę też zobaczyć, bo jeśli się uda Dawidowicz i Walukiewicz jeszcze przed wyjazdem do Włoch, do Stanów, chciałbym jeszcze się z nimi spotkać też, nie? Jasne. Może Zalewski przy okazji też, nie? Czyli kalendarz generalnie wypełniony, trenera nie ma w domu, nie ma też na Wielkanoc i tak dalej, i tak dalej. Więc te mile tak, trzeba założyć koniecznie. Ja różnymi liniami, to tak ciężko się zbiera. Trzeba koniecznie założyć mile. Dobra, stawiamy kropkę. Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz był moim i waszym przede wszystkim gościem. Dziękujemy za dziś. Janusz Basałaj, Radek Przybysz, Tomek Włodarczyk. Do zobaczenia w niedzielę. Pogadajmy o piłce o 9:00 o tradycyjnej godzinie. Być może to też powoli zdradzę. Aleksander Wukowicz będzie naszym gościem, ale pewne rzeczy też jeszcze musimy dogadać, więc zobaczymy. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Pozdrawiam.